trakcie ostatniego spotkania z cyklu Porozmawiajmy o Grudziądzu rozmawiano o szeroko rozumianych inwestycjach oraz komunikacji miejskiej. Mieszkańcy żalili się na różnego typu niedogodności, takie jak zbyt wysokie krawężniki, dziury w drogach czy innego typu anomalie drogowe, które, co przyznawał też sam prezydent, często muszą ulec zmianie. W trakcie trzech spotkań pod wspólnym tytułem Porozmawiajmy o Grudziądzu poruszono tematy poświęcone edukacji, pomocy społecznej i ochronie zdrowia. Na drugim ze spotkań rozmawiano o kulturze, sporcie, promocji i rekreacji, a na trzecim o wspomnianych już inwestycjach i komunikacji. W trakcie rozmów z mieszkańcami razem z prezydentem w wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele spółek komunalnych, miejskich, instytucji oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. Podsumowując, na każdym ze spotkań było sporo pytań od mieszkańców, a dotyczyły one od prostych spraw po zagadnienia wybiegające daleko poza tematykę określoną przez organizatorów. Według zapowiedzi prezydenta w przyszłym roku odbędzie się podobna tura rozmów z mieszkańcami, ponieważ, jak mówi prezydent, przyjęta w tym roku formuła spotkań tematycznych sprawdziła się i w przyszłym roku będziemy je kontynuować. To już ostatnie spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Grudziądzu. Tak, dzisiejsze spotkanie spotkało się z największym zainteresowaniem mieszkańców. Okazuje się, że mieszkańcy są bardzo ciekawi dalszego rozwoju miasta, w którą stronę pójdziemy, jak będziemy się rozwijać i w jakim czasie. No i dyskusja była dzisiaj interesująca. Z dzisiejszego spotkania jestem zadowolony. Pozostałe spotkania wcześniejsze, one były też tematyczne. Ale taka edukacja na przykład, ona się kieruje swoimi drogami. Edukacja, mam na myśli i przedszkola, i szkoły podstawowej i tak dalej w górę. No i tam było troszkę mniej dyskusji. Byłem troszkę zaskoczony małą dyskusją na tematy sportowe. Jednak inwestujemy w Orliki, w obiekty sportowe. Mamy drużynę w pierwszej lidze piłki nożnej, drużynę żużlową. Ale ja to sobie tak tłumaczę, że tutaj wszystko jest jasne. Kibice są zadowoleni i wszystko jest jasne. Bardzo dużo takich drobnych spraw, no chyba wiele miesięcy pracy. Tak, ale te drobne sprawy związane na przykład z parkingami, one się ciągle powtarzają, my o tym wiemy, to nie jest nic nowego. Na osiedlach jeszcze, jak były takie spotkania osiedlowe, to jeszcze mieszkańcy mieli tam, że tam ktoś komuś pod oknem krzyczy, że tam te psie kupy, że hałasy w klatkach i tak dalej, są to sprawy raczej do też szefostwa osiedli, a no nie do władz miasta, bo my musimy planować wydatki finansowe na większego typu zadania i chcielibyśmy poznać zdanie mieszkańców. No dzisiaj, myślę, była interesująca dyskusja, sądzę, że tego typu spotkania za rok ponowimy. Po pierwsze, mniej szkodzi budynkom starym, bo to są mniejsze gadania, trwalsze są wtedy tramwaje, czyli bardziej odporne na uszkodzenia. Po prostu linia tramwajowa jest korzystniejsza i dla samego transportu. Zastaw 1000 mm wiązałoby się to przede wszystkim z przebudową całej sieci. My jakby naprawiamy to, o czym pan prezydent wspomniał wcześniej, nie tyle torowisko, to jest jedna rzecz. No wierzchnia ulic Legionu Wybickiego, druga rzecz. Zielona fala, czyli szczególne sterowniki, kiedy tramwaj przejeżdża na skrzyżowaniach świetnych. Jak i też trakcja, czy to co wisi nad torami, linie zasilające do tej trakcji, czy linie kablowe. Myśmy otrzymali ze środków Unii raptem 25 milionów złotych. I ten projekt jak gdyby był szyty pod to, co możemy zrobić. I raptem za te, bo łącznie niecałe 72 milionów wyjdzie cały projekt unijny i za to robimy tylko modernizację sieci od Tarna po plac Stycznia. Fragment dwutoru budujemy pomiędzy ulicą Kraszewskiego, ulicą Południową, czyli tam, gdzie mamy te krzywe tory przy osiedlu Rząd przed Realem. I za to również zmodernizowaliśmy 6 wozów tramwajowych, gdzie wyszło po milionie złotych na wóz, dokładnie. Natomiast gdybyśmy mieli całą sieć przebudować, to również byśmy musieli cały ten już wybudowany odcinek do Rządza przebudować, ale też całą ulicę tutaj Dworcową, ulicę Fosza, całą zajezdnię tramwajową, wszystkie wozy zmodernizować, nie wiem, wózki by trzeba było powymienić na szerokie. Więc ta inwestycja by nie kosztowała 70 milionów, a po nas 300 albo 400 milionów, a na to nas po prostu nie stać. Rzeczywiście fachowcy mówią, że ten szeroki dal jest lepszy, natomiast wiele miast, no miasta w tym bogate sobie pozwalają
na przebudowę na szeroko. Ostatnio w Niemczech chyba Stuttgart przebudowuje właśnie z tysiączki na 1435 mm dokładnie na tą szerokość. Pan prezydent też mówi, że też w celu wyeliminowania drgań te torowiska no, będą bardziej nowoczesne. Ja może bym poprosił tutaj fachowca siedzącego pana prezesa znowu, żeby trochę powiedział o tym, w jaki sposób te torowiska będą zabezpieczone, żeby te drgania nie przynosiły się na sąsiednie budynki. Inna kanalizacja. Poza tym, co powiedział pan prezydent, jest jeszcze jedna rzecz skrajna. Na Starym Mieście tor 1435 nie wszędzie wejdzie w łup. O tym też trzeba pamiętać, kilka budynków trzeba było po prostu wyburzyć. Ja nie wiem, czy właściciele prywatnych budynków byliby skorzy, żeby wyburzyć budynki przed sytuacji, gdy ten tor musiał być poszerzany. Projekt modernizacji na Starym Mieście zakłada jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wyeliminowanie zwrotnic, to znaczy eliminujemy ten element, który cały czas trzaska. W miejscach, gdzie jest to możliwe, bo nie wszędzie technicznie jest to możliwe, pojawi się czwórszyna, czyli tak zwane krzyżowe zejście z zwrotnicy, zastąpione na sztywno czwórszyną. W tej sytuacji odejdzie bardzo dużo drgań, ale gdyby na przykład czwórszynę zastosować dla toru 1435, to nie ma już w ogóle możliwości na Starym Mieście go zrobienia, bo rozstaw dwóch torów 1435 nie pozwala na to, po prostu by się to nie zmieściło. Wracając do pytania, które pan prezydent prosił uzupełnić. Większość torów w Starym Mieście, za wyjątkiem mostu na ulicy Klasztornej, bo ten będzie robiony w specjalnej technologii, będzie robiony na tak zwanej podkładce izolacyjnej, czyli żeby to powiedzmy w sposób obrazowy, korytujemy tor, na samym dnie robimy warstwę niwelującą, czyli powiedzmy wylewkę betonową, następnie kilka warstw izolacyjnych, a między nimi dosyć ładnie tłumiące drgania, pumpaki elastomerowe. Samo obrzeże szyny, na przykładzie chociażby trasy WZ warszawskiej, to można zobaczyć sobie często w telewizji, bo jest ona gdzieś tam pokazywana w czołówkach programów informacyjnych, ma takie uszczelnienie przy szynie z elastomeru, który powoduje, że sama szyna poza podkładami jest również izolowana od powierzchni w ten sposób, że przy wychylaniach poprzecznych nie ma możliwości, aby wózek tramwajowy powodował rezonans. Ten elastomer oczywiście jest zmieniany w okresie, powiedzmy, objętym gwarancją, pewnie nie, natomiast w jakimś tam okresie eksploatacyjnym pewnie będzie on zmieniany po to, żeby zachował swoje parametry związane na przykład z oddziaływaniem takich czynników jak niska temperatura, sól, ruch poprzeczny i tak dalej. Natomiast w znacznym stopniu powinien on wytłumić drgania, zwłaszcza te przenoszone na budynki sąsiadujące z trakcją, czy też z torowiskiem. Sama trakcja, bo to też jest istotne, jeżeli chodzi o hałas, ewentualne drgania w miejscach, gdzie jest to możliwe, będzie odwieszona od budynków i zostanie powieszona na słupach stworczych. Czyli nie będzie tego elementu, który czasami się pojawia, powiedzmy, na starego typu odciągach, zwłaszcza tych, które jeszcze były kotwione w XIX wieku na kamienicach, powiedzmy, no, w takiej technologii, jaka wtedy pozwalała. I ta technologia czasami, powiedzmy, powoduje przenoszenie lekkich drgań, aczkolwiek na wieszakach trakcyjnych są elastomery również zastosowane. Tam, gdzie będzie to możliwe, gdzie pozwala na to szerokość jezdni, trakcja zostanie zdjęta z budynków, przeniesiona na słupy stworcze. Panie prezesie, bardzo dziękuję za szczegóły. Panie prezesie, ale już były 40 lat temu plany przeprowadzenia linii tramwajowej przez ulicę Sienkiewicza. Potem zmodyfikowano przez ulicę Kroblową w stronę więzienia, tam gdzie jest kościół Świętego Krzyża, ten zabytkowy, tam miały być wyburzone budynki. Teraz przez Stare Miasto jako jedyne miasto w Polsce, bo tylko Lwów i Grudziądz będą mieć przez starówkę linię tramwajową. Czy to nie jest błędem, że Państwo zaproponowaliście ponownie przez ulicę Klasztorną, przez Stare Miasto? Lwów nie jest w Polsce. Było, ale to już nie to. Tutaj rozważono wiele kolizji w zakresie chociażby, powiedzmy, wyburzeń budynków, ponieważ był alternatywny projekt, ale wiązało się, powiedzmy, z wyburzeniami kilku budynków na trasie kolizyjnej i projektanci, mimo pewnych niedogodności, zdecydowali, że jednak ten przebieg Starym Miastem zostanie utrzymany. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mamy jedną ze starszych komunikacji tramwajowych w Polsce, co wiele ludzi pyta, gdzieś tam, gdzie jeździmy, pojawiają się zawsze trzy, czy nawet cztery tematy: GKM, Olimpia, jednostki wojskowe dla tych wszystkich, którzy byli u nas w wojsku, i tramwaje jako jedne ze starszych. Urok miasta na przykład po takiej modernizacji będzie w mojej ocenie niezaprzeczalny. Większość dużych miast, bogatych, szwajcarskich,
stosuje nadal przejście sterów kontratramwajów, niekiedy dochodząc do takiego stopnia, powiedzmy, zmniejszenia oddziaływania, że na starych rynkach, na starówkach odwiesza się w ogóle trakcję na przykład i zasila się tramwaj z trzeciej szyny prądowej, która biegnie w torowisku. Natomiast wydaje mi się, że to będzie trakcja turystyczna po zmodernizowaniu tej trakcji, bo ona będzie w bardzo fajnym stanie, też wizerunkowo dla miasta będzie bardzo istotna. Jeżeli ten projekt przejdzie przez Stare Miasto, sama trakcja na przykład dla nas będzie w dużej mierze niskokosztowa w utrzymaniu. Panie prezesie, dziękuję, bo to zależy, także żeby było jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne miasto. I suma summarum, ta trasa, która jest w tej chwili, była najlepsza dla projektu, który w tej chwili jest realizowany. Ja też może tylko powiem pytanie historycznie, bo poszukałem w ratuszu stare wszelkie dokumentacje, studia wytyczne i było takie studium w latach 70. Czy była koncepcja poprowadzenia sieci tramwajowej z Groblową, ale później niestety przez teren więzienia i tam byśmy musieli po prostu się przebić, tam działy kościół metodystów i tam dalej przez po prostu teren więzienia trzeba było przejść. Myślę, że to jest mało realne, aby to pozyskać. Natomiast myślę, że miłośnicy komunikacji, których tu widzę na sali, no raczej by właśnie zgadzali z tym, żeby z rynku zniknął tramwaj. Bo panie Wiesławie, mamy wycieczki miłośników z Polski, którzy tu właśnie przyjeżdżają po to obejrzeć nasze tramwaje, bo on tak pięknie przez Stare Miasto przyjeżdża. Poproszę pana, minie tam jest kolejka. Mówicie głośno o elektrowni gazowej. Jeśli my mieszkańcy tam, widzieliśmy już kilka lat temu, że tam powstanie elektrownia gazowa. Mało to, jesteśmy przekonani, że pan wiceprezydent Sikora lobbował te tereny po to, żeby tam kupił działkę. I bardzo przez cały czas usprawiedliwia, a my już dawno wiedzieliśmy, że coś będzie. I dzisiaj, 2013 rok, my się o tym dowiadujemy. Pan Sikora kupił sobie, dobrze życzy jest pan Maliszewski, bo jak były media, to nie chciał powiedzieć nic. Może dzisiaj odpowie, w jakich okolicznościach kupił z panem Sikorą 2 hektary, prawie 3 hektary ziemi. Mało trochę, że on, jeszcze jeden lekarz. Ale pan Maniszewski to jest osoba publiczna. I byśmy chcieli wiedzieć, konkretnie w szczególności ja, w jakich okolicznościach państwo kupiliście te działki. My jesteśmy przekonani, że to było na pewno lobbowane. Następnie, drugi temat związany w tej chwili z solankami. W tej chwili też, jak jest głośno mówione, że solanki mają być przeniesione do lasu ludzkiego, tam gdzie była ponoć kiedyś strzelnica. I rolnicy się teraz pytają, czy znowu ktoś nie ma tam wykupionych udziałów, prawdopodobnie jakieś tam działki? Bo jeśli do tej pory było mówione, że były pastwiska, ulica Skowronkowa, Rydgiera, Jastrzębia, Bażancia, to tylko i wyłącznie będą solanki, jeszcze raz solanki, budowa domów jednorodzinnych. Ja pisałem kilkanaście pism do pana Sikory i otrzymywałem taką odpowiedź w imieniu mieszkańców, że tylko będą działki 3000 metrów i będzie teren być przeznaczony przez agroturystykę. Odpisaliśmy panu Sikorze, że ażeby w tym terenie była agroturystyka, to najpierw trzeba sprzedać dwie trzy działki, wtedy się dają agroturystyką. Mało było obiecane, jak dziś tylko przyjęli władzę. Po tygodniu był u pana Sikory. Pytać się, jakie widzi prognozy na tamten teren. To wiecie państwo, co powiedział? Że będzie połączony rudnik z solankami. Że będzie ścieżka rowerowa, chodnik będzie dla pieszych i połączenie ulicy. Do dzisiaj nie zrobiono nic. Mało to. Instytucja, którą zarządza pan Sikora, nie zrobił w tym terenie ani jednego metra asfaltu. A o dziwo cholera sobie koło domu zrobił asfalt. I to ponoć w nocy. No pytam się, to jest... Proszę pana, może by pan się odnosił do tego, co my dzisiaj mówimy. Do faktów, ani do bajek. Panie Wróblewski, to bajki. Panie prezydencie, to nie to... Co, nie ma faktu zrobionego tam? Panie Wróblewski, nie ma faktu. Opowiada pan bajki, proszę zadać pytanie. Panie prezydencie, pan o wszystkim tylko mówi bajki. Pan o wszystkim mówi bajki. Panie, jest takie zdanie, moje jest inne zdanie. Teraz przechodzę do innej strony. Na dzień dzisiejszy powiem jeszcze jedno. W którym tam roku, w lipcu, był pan z wizytacją, proszę pana, na ulicy Rydgiera. A brat też tam był. Żeśmy rozmawiali o tragicznej sytuacji tej drogi. Co się okazało? Przekazałem to mieszkańcom, że był pan z wizytą i coś się ruszyło. Ruszyło się.
To, że w listopadzie musiałem poprosić media, czwartą władzę, która po prostu przyjechała, że nie szło nawet przejechać samochodem. Samochody były wyciągane ciągnikiem. Następna sprawa, jeśli chodzi o te tereny. Dzisiaj jest zatwierdzony plan przestrzennego zagospodarowania. Pisaliśmy, prosiliśmy, żeby można sprzedać działki od 1000 metrów wzwyż. Plan został zatwierdzony 2000 metrów. Dzisiaj ludzie, panie prezydencie, nie mają pieniędzy, żeby wydać tyle na działkę, co samo surowe mieszkanie wykosztowało. Dlaczego jest w gminie? Byłem kilka razy w gminie sprawdzać. Oni mają tam działki właśnie od 1000. Jak klient sobie życzy, tak mu sprzedadzą. U nas w mieście, pomimo, że ten teren należy do miasta, bo wszyscy, proszę państwa, jest zorganizowani, prawie 40 lat. A tam, jak kiedyś jeździłem wozem konnym, były polne drogi, tak dalej są. Mało to. Ktoś nawet w tej chwili utwardził gruzu w zeszłym roku. Gruz ceglany. Tylko pomyślał o jednym. Że tam mieszkają ludzie i my go też hodujemy. I teraz pytam się, jak matka z dzieckiem ma przejść wózkiem? Pytam się, jak matka ma przejść wózkiem? Nikt o tym nie pomyślał. Następna sprawa. Bariera dla niepełnosprawnych. Chodziłem do zarządu. Przepraszam, nieco wyraźnie tak. Ja nie rozumiem niektórych pana wypowiedzi, w sensie o co panu chodzi. Spokojnie i wyraźnie. Następna sprawa. Bariera dla niepełnosprawnych. Chodziłem kilka razy do zarządu dróg miejskich. Byłem też u pana Sikory. Chodzi mi tam, gdzie dzisiaj są budowane nowe ulice, nowe ścieżki rowerowe, nowe chodniki, a tam gdzie są przejścia, panie prezydencie, prawie w całym mieście występuje krawężnik 2 centymetry. Pytam się, jak inwalida czy matka dziecka ma przyjechać wózkiem swobodnie? Pytam się jak? Musi ten wózek podnieść, dzieciak musi stanąć, czy rodzic musi przejść, tak? A to nic nie kosztuje, tylko dopilnowanie tego. To jest na ulicy Warińskiego, to jest na ulicy Cegielniany, to jest na ulicy Parkowej, to jest na ulicy teraz Nowej Obwodnicy, przy budynku. No pytam się, co się dzieje? Natomiast jak się idzie do zarządu dróg, to wszystko się opiera na kłamstwie. Bo ja panu powiem dlaczego. Otrzymał pan informację od pani Łazarczyk i ja też, że na ulicy Nauczycielskiej nie ma kolei i nie stoi woda. A ja stwierdzam, że dzisiaj jechałem tutaj, ta woda w naszym ciągu stoi. Dlaczego? Bo tylko wystarczy, bo ja to sprawdzałem po źródło, 2 centymetry opuścić studzienkę. A co mi zarząd dróg? Że kolejne jest zamkane. Nie, bzdura. Bzdura. To jest jeden przykład. Drugi przykład. Jeśli była telewizja, nasza Gablowska, w sprawie tej drogi Rygiera, to nie co inny jak znowu zarząd dróg powiedział, pani redaktor, że trzeba wyciąć część lasu. Oświadczam, nie trzeba wyciąć część lasu, bo tak w tym lesie leci kolektor, który był robiony jeszcze za tak zwanej komuny. I na dzień dzisiejszy tak trzeba wyciąć, ale samosiejki akacji. Jak jestem przy wycince z samosiejki, w tej chwili, na dzień dzisiejszy, wycięto kilka hektarów samosiejki. Dobrze, że wycięto. Jestem z tego zadowolony. Ale ja, jako osoba prywatna, nie mogę wyciąć samosiejki z mojego terenu, z moich gruntów rolnych. Pytam się, o to chodzi w tym mieście? Czy są lepsi, czy są gorsi? Czy tak jak mówił minister Gowin, że trzeba tą sikę czy coś zlikwidować może? Bo ludzie głośno mówią. Coś nie jest tak. Mało to. Na dzień dzisiejszy. Pan już wtedy przed chwilą powiedział, że się będzie robił projekty. Na dzień dzisiejszy żadnej konsultacji tam nie ma. Tam, gdzie moi rodzice mieszkali, ja tam mieszkałem kupę lat, się okazuje, że 5 metrów od budynku ma przechodzić nowa ulica. Nie wiem dlaczego ma przechodzić. My wiemy dlaczego. Pod LN. Pod potrzeby. A dlaczego nie może się wybierać do mnie uleśnić? Następna sprawa. Rozmawiałem z panem też kiedyś o ilości budowy Orlika na lotnisku. Bo dzisiaj, jeśli się dzieciom nie stworzy warunków, to dzieci będą malować blotki,
będą chodzić po bokach piwo pić. A jeśli chce ktoś warunki, mówię pan, że po prostu spółdzielnia chciała dać grunt za ogromną kwotę. No, rzuciłem pomysł. Wyciąć kilka drzew koło szkoły i zrobić ornik. Nie, bo to jest lotnisko. A zaznaczam, na lotnisku nie ma mody żadnego klubu, nic nie ma. Na innych osiedlach są kluby, u nas nic nie ma. Jakby można było prawdziwie. Właśnie, bo jeśli państwo, nie jest pan sam, a pan akurat jest świetnie poinformowany w innych miejscach. Bardzo panie, proszę. Panie prezydencie, niech pan nie zabiera dyskusji. Pan jest wiele osób. Następna sprawa. Ale już mówię to, co ja to mówię. Bo do pana nie dopuszczają w ramach protokołu przyjęć. Pański asystenci, panie dyrektorze, nie dopuszcza. Dlatego dzisiaj się mogę powiedzieć. Następna sprawa. Chodnik, panie prezydencie, ze względu na warunki bezpieczeństwa. Do Kerfura. Nie ma. Byłem osobiście u pana Sikory. To wystąpił do pani dyrektor, czy może być chodnik. Ja myślałem, że po mojej prośbie pójdzie tam pracownik zarządu dróg i uzgodnił. Bo jeśli jakby pan Orłowski, wicedyrektorem, to mi obiecał, że to będzie załatwione. Orłowskiego nie ma. Chodnika też nie ma. Następna sprawa. Też była mowa o dalszych chodnikach, żeby wejść do lasu ludnickiego po prawej stronie. Było obiecane, że jak będzie robiony Lidl, to łącznie z Lidlem będzie robiony chodnik po prawej stronie. Co się okazuje? Pan prezydent Dąbrowski w ogóle nie wiedział, że to będzie droga, żeby mieszkańcy będą chcieli mieć drogę, żeby wejść do lasu. Dziękuję. Na początek nie zgadzam się z tym, że nie dopuszczają pana do mnie. Był pan u mnie wielokrotnie. Kilka... Półtora roku to nie ma. Kilkakrotnie. A u moich współpracowników bardzo często. Mówiłem nawet panu w piątek. Ale ja panu nie przeszkadzałem ani przez sekundę. Gama problemów, które pan poruszył, jest ogromna i na większość z tych problemów, prawie że wszystkie, pan już nie raz o to pytał. Natomiast indywidualne i osobiste sprawy, które są gdzieś tam zgłoszone do CBA i są w trakcie badań, i przypomnę panu, że żadnych nie ma jeszcze informacji ani zarzutów z CBA, że pan prezydent wspólnie z dwójką innych współwłaścicieli kupił w 2007 roku, podkreślam, w 2007, na dwa lata przed powstaniem spółki w ogóle, która inwestuje w Grudziądzu. My dzisiaj, jak tu siedzimy, dzisiaj każdy z nas pojęcia nie ma, kto do nas jutro zadzwoni i się z nami umówi. A co dopiero za dwa lata? Ale niech pan pozwoli mi dokończyć. Ale ja mówię 2007, wie pan. No, ja nie mówię, że to nie tam żadna sztuka mówić datę. 2007. W ogóle energia powstała myśl o tym, żeby cokolwiek inwestować na północnej części Polski w 2009. My nie mówimy o budowie energii od 2013, a od jakichś dobrych 3 lat, czyli od 2010. Nie ma żadnego lobbowania. Sprawą budowy energii zajmuję się ja osobiście. Jeżeli chodzi o solarki, trwają w tej chwili badania koncepcyjne, porządna koncepcja, co możemy z naszymi solarkami zrobić w tym miejscu, gdzie one są. Są publiczne zaproszenia państwa na takie debaty. Publiczne. W mediach pisze, zapraszamy. Na stronie internetowej ratusza pisze, zapraszamy, proszę przyjść, wysłuchać, co mają do powiedzenia fachowcy od koncepcji budowy różnych inwestycji. To nie ma, pan już mówi, że przenosimy. My koncepcję budujemy, żeby tam przenieść, trzeba wiele, wiele spraw jeszcze zmienić. Ale musimy mieć pomysł, co chcemy zrobić i gdzie chcemy pójść. I tak to jest z solarkami. Są dwie koncepcje, aktualna, łącznie z jej ograniczeniami, jakie tam są, i przyszła, ale żeby ta przyszła wyszła w realizację, to są przyszłe kadencje władz samorządowych Grudziądza. Ale musi być porządnie zrobione. Ulica Rydgiera, mówimy o Rydgiera za szpitalem w lesie i tam dalej, o tej ulicy mówi. To jest droga gruntowa. Jakich dróg gruntowych w mieście mamy wiele. Drogi gruntowe w mieście są modernizowane, nazwijmy to naprawiane, dwa razy w roku. Taki plan ma Zarząd Dróg Miejskich i ten plan wykonuje. Tak samo jest na ulicy Rydgiera.
Plan przestrzenny. Plany przestrzenne, bo przepraszam, ja nie wszystko zrozumiałem, co pan mówił, bo pan mówi tak troszeczkę za szybko jak na mnie. Plan przestrzenny musi być, każdy plan przestrzenny u pana tak samo musi być wykonywany zgodnie z procedurami. Są ogłoszenia, są uwagi do planu przestrzennego. Te uwagi różni mieszkańcy mają i one są albo przyjmowane, albo odrzucane. Tu było tak samo. Odnośnie niepełnosprawnych też były rozmowy. Ja rozumiem ten temat, ja osobiście z panem kiedyś rozmawiałem. Drogi wszystkie, dzisiaj nie ma żadnej łaski. Budujemy nowe drogi, to wszędzie projektant przewiduje ułatwienia dla niepełnosprawnych, żadne cuda są. I tam, gdzie jest możliwość, przewiduje budowę ścieżek rowerowych. To jeszcze nie są żadne cuda. Kiedyś tam liczyliśmy te ścieżki, to 5-6 km. Dzisiaj tego już nie liczymy. Tam, gdzie jest przebudowa, musi być ścieżka rowerowa. I tam muszą być ułatwienia. Ja się z panem, być może, ma pan rację, że gdzieś tam jest 3 cm, a gdzieś 4 cm. Trudno mi o tym powiedzieć, to są sprawy szczegółowe. I na ten temat by się musieli wypowiedzieć pracownicy, którzy na to się, czyli pani dyrektor albo pani dyrektor ludzi. Jeżeli chodzi o Orlik na lotnisku, też z panem rozmawiałem na ten temat. Też. Proszę państwa, Orlik na lotnisku to nie jest tak, że wyciąć parę drzew. To jeszcze jest plan przestrzenny. Budowa planu plan przestrzenny, tam gdzie jest park, to jest park, a w parku nie można budować inwestycji, a Orlik jest inwestycją. Tam na lotnisku było jedyne miejsce, gdzie można było od razu zrobić dokumentację i budować Orlika. Orlik na lotnisku powinien być, to nie podlega dyskusji. Natomiast trudno mówić, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa żąda ode mnie zapłaty za grunt, mało tego, że budujemy Orlik dla mieszkańców lotniska, to jeszcze mam płacić za grunt kupiony z spółdzielni mieszkaniowej. Mówię o tym terenie, który jest naprzeciwko kościoła tam z tyłu. I w zamian zrobiliśmy na lotnisku boisko wielofunkcyjne, czyli tartanowe, do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Nie jest to Orlik oczywiście, nie jest to oświetlone. Orlik jest wyższej klasy boiska sportowego. Ale ja powiem tak, no muszą się dwie strony ułożyć. I właściciel terenu, w tym przypadku spółdzielnia, która działa na rzecz mieszkańców, działa nieco inaczej niż my, no i my, którzy ten Orlik budowaliśmy. W kwestii asfaltu, proszę uprzejmie. Na prywatnej drodze do pana domu. Panie Jerzy, jak pana tutaj świadczą przed wielu świadkach, że do najbliższego asfaltu z mojego domu jest ponad kilometr. Pan ma gazetę, a ja panu teraz wyświetlam sprostowanie do tego artykułu, które się ukazało dokładnie, pan zobaczy, w piątek 18 maja. I tu jest oświadczenie redakcji, ja je powiększę, żeby pan też dobrze widział to. W artykule przypadek czy cud, wiceprezydent ma drogę z 27 kwietnia 2012 roku autorstwa Przemysława Dekera znalazła się informacja, że wyremontowano fragment gruntowej drogi w Białymborze, która prowadzi m.in. do posesji wiceprezydenta Grudziądza Marka Sikory. W artykule zabrakło precyzyjnej informacji, że naprawiony trakt jest jedną z dróg dojazdowych do miejscowości, w której mieszka wiceprezydent. Tą miejscowością nie jest Białymbór. Widzi pan, sprostowanie ukazało się na trzeciej stronie, wiele tygodni później. To nie tak spektakularnie jak artykuł na pierwszej stronie, tak? A ja naprawdę do najbliższego asfaltu mam kilometr, pan prezydent biega po lasach, bo go spotykam, może też zaświadczyć. A jak pan nie wierzy nam, to ja zapraszam do mnie, to razem poszukamy tego asfaltu. Proszę o kolejnego rozmówcę. Komunikacja, tak, ale pan się do mnie zwraca, a ja proszę, tak, proszę przyjąć. Proszę, proszę. Proszę bliżej trzymać mikrofon usta, tak? To znaczy, chodzi mi o wiaty, które zostały postawione na trasie średnicowej. Tam są trzy wiaty, a tam nie jedzie żaden autobus i przypuszczam, że w najbliższej przyszłości żaden autobus tam nie pojedzie. Naprzeciw Carrefoura wiata już jest zniszczona. Pytam, dlaczego te wiaty zostały tam postawione? Dla kogo? To jest wyrzucenie, wydaje mi się, wyrzucenie pieniędzy w błoto. Teraz mam sprawę biletów. Bo półtora roku temu miałem zatarg z kontrolerami, którzy stwierdzili, że mam nieskasowany bilet. I no, dosyć długo trwała otaczka, dopiero jak zażądałem wezwania policji przy sobie, chyba cztery kwiaty od soboty jeżdżę autobusami, nie są
tuszowane kasowniczo w autobusach. I no to trole przyjdzie i może mieć pretensje do mnie, że ja nie kasuję biletów. Ale niestety nawet mam przy sobie te bilety i nawet przekazałem w ubiegłym roku przez osobę, która pracuje w Urzędzie Miasta, bilety do pani naczelnik, żeby pokazała, jak to wygląda ta sprawa. Nic się nie zmienia, absolutnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście ma pan rację, na te wiaty nieszczęśliwie zostały postawione, jest ich ilość 3 sztuk, jak pan wspomniał. I w tej przyrondzie już pierwszej szyby nie ma, dzisiaj też to przejeżdżając zauważyłem, środkowej. Natomiast w okresie, kiedy robiliśmy dokumentację projektową, teraz średnicowej, to tamtędy jeździł, nie wiem czy jeszcze jeździł, autobus linii nr 13, przez Kwiatfurt przejeżdżał, jeździł ulicą Kanockiego i on tam się zatrzymywał. I stąd też jakby w dokumentacji projektowej pokazał się wiat. Cała dokumentacja została zatwierdzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, bo jak wiemy, pan prezydent powiedział, jest ze środków unijnych. No w środkach unijnych jest niestety tak, co jest w dokumentacji, musi być w rzeczywistości. Nieważne, czy to jest używane, czy to nie jest używane. My byśmy z przyjemnością te wiaty gdzieś przedstawili, ale pan sobie wyobraża, jakbyśmy jedną wiatę, a był taki przypadek na ulicy Hallera, gdzie nam wandale zepsuli jedną wiatę, a też to były środki unijne. Pech chciał, że w tym czasie przyszła kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej i zaczęła liczyć krawężniki, słupy, lampy i wiaty. Gdzie jest ta wiata? I trzeba było udowadniać, że ona była w naprawie, bo rzeczywiście była u pana Tucholskiego, bo tam też zdewastowano tą wiatę. Stąd te wiaty niestety muszą stać, bo jak przyjdą kontrolerzy unijni, a stwierdzą, że nie ma jednej wiaty, chociaż jeszcze tam nie jednej lampy, to nam dadzą korektę finansową i oddamy parę milionów złotych do Unii Europejskiej. Niestety no, tak, takie są paradoksy. Jest jedna lampa, jest druga lampa, w środku stoi wiata. Jeszcze w styczniu, to znaczy od października do stycznia, ani jedna, ani druga lampa się nie paliła. Ta lampa już jest i spalona, i podłączona. No niestety, jak tam będzie ciepła... A przy nauczycielskiej? Nie. To jest przy lotniczej, tam przy tych leżących wieżowcach. Wiadomo, kto tam mieszka. Bo porządny człowiek tego nie zniszczy. Tylko ja przypuszczam, to ludzie, którzy tam mieszkają, bo tam wiadomo, kto tam mieszka i tak się dzieje. Mam pytanie odnośnie biletów. Ale to... Odpowiem panu, to znaczy przede wszystkim kontrolerzy, tak jak i my, również sprawdzamy, bo przede wszystkim odczyt przejazdu odbywa się na podstawie właśnie wydruku skasowanego. Ja przepraszam, jeżeli ma pan przy sobie takie bilety, to ja bardzo proszę, ja wezmę, na pewno uzgodnię to, sprawdzę z panem prezesem. Myślałam, że znaczy w ostatnim czasie nie mieliśmy takich przypadków, może wie pan, jakieś zdarzenie było, przy czym jeżeli jakiekolwiek są uwagi w tym zakresie, to spółka w terminie 60 minut ma obowiązek zaraz dokonania korekty zmiany. Więc bardzo proszę, jeżeli pan może mi przekazać taki bilet, ja sprawdzę, wyjaśnimy to jutro. W jakiej linii autobusowej to było, bo to nam podpowie dużo. Najczęściej jest to 14, ale dzisiaj było nas więc 19. 19. Pan prezes zanotuje i sprawdzimy. Proszę pana, bilety są wszystkie Urzędu Miejskiego i obojętnie czym pan jedzie, czy Beonią, czy MZK, dotyczą te same zasady. Na pewno to sprawdzę i wyjaśnię tutaj wspólnie z panem prezesem, co było przyczyną, że na przykład nie ma właściwej odbitej daty. Nawet prowadziłem korespondencję mailową z panem, który się widział na. Ja jeszcze może uzupełnię do się tych wiat. To na ogół się wiaty stawia, czy autobusowe, czy tramwajowe, miejsca, gdzie są największe ilości ludzi. Na przykład przy Ralu mamy dwie wiaty, więc planując budowę drogi, trasa siedlicowa, logiczne się wydaje, że tam też muszą być wiaty, żeby umożliwić mieszkańcom dojazd. Okazuje się, że aż tak nie są bardzo potrzebne, bo mniej ludzi korzysta z dojazdu do czegoś takiego, co się nazywa Carrefour czy Praktiker. Ja do mnie piszą mieszkańcy, tak, panie prezydencie, proszę postawić wiatę na ulicy Kalinkowej, bo jak my idziemy tam, coś tam jest, Piotr i Paweł, to tam często stoimy.
iż a przystanek jest kawałeczek dalej w stronę Szczęcina, w stronę Szczęcina. Na ogół piszą, więc logiczne, tam gdzie jest potężny supermarket, no powinny być przystanki zabezpieczone. Okazuje się, że nie zawsze. Proszę o kolejne. Czyli chodzi o inwestycję, która jest zakończona, to jest zjazd autostrady. Mi chodzi o fragment ulicy Ratajera, od ronda Konstytucji 3 maja, która dochodzi do drogi mazowieckiej. Ten fragment, chyba to jest około 150 metrów ulicy Rataja, jest po bokach pozapadana, asfalt rozjeżdżony, ponieważ tam jeździły samochody, które tam przejazd jest, jeden samochód ledwo się mieści, jeżeli chodzi o przemijanie, musi zatrzymać się, zjechać na bok. Następnie od ulicy Rataja, od ulicy Mazowieckiej do bazy, gdzie była baza tych ciężkiego sprzętu tych panów, którzy budowali tą drogę, jest droga gruntowa i ta droga gruntowa została rozjeżdżona przez te samochody. W trakcie jesieni, teraz na zimę, tam jest około 30, tam była podbudowa, dosyć podbudowa była spuszywa zrobiona. Te samochody jeżdżąc, tą podbudowę na głębokości 30 cm naruszyły w ten sposób, że jadąc na działkę przy tych osłopach, czy zapadło się po osie samochodów, tam zostało teraz wyrównane oczywiście, ale została naruszona ta cała struktura utwardzonej drogi i ta droga dalej będzie w ten sposób się zachowywać, dopóki nie będzie zebrana część ta sypka, utwardzona na nowo i zrobiona porządnie. Następna sprawa to jest dojazd do działek przez most. Tam budując zjazd, wyznaczony był punkt czerpania wody dla tych samochodów z cysterną podjeżdżały. Most miał 3,5 tony nośności, potem przerobiono na 5 ton, a wjeżdżały tam ciągniki z cysterną o pojemności 10 ton. Do tego, pytałem się tego pana, cysterna waży około 4 tony, plus zestaw ciągnika. Powiedziałem, że około 15 ton w dwóch ciążony ten most. Ten most ma uszkodzoną izolację i ja jako działkowiec podejrzewam, że za rok, za dwa może ten most nie nadawać się do użytku, no więc ktoś ten most uszkodził. A jeszcze jedna sprawa, ten pan, który wjeżdżał tym 15-tonowym ciągnikiem, stwierdził, że ma zezwolenie miejscowej tutaj władz. Więc ktoś musiał na to zezwolić, został most uszkodzony. Ponadto sprawa, jeżeli chodzi o ulicę, znaczy to jest związane z samym dojazdem i na działki. Następna sprawa jest taka, że się dziwię, że dopiero pod koniec inwestycji udostępniono dojazd działkowiczom ze Szczemicina i Żądza przez Wzgórze Dębowe. Tam dojazdu nie było, trzeba pojechać na przedmieszcze i tak dalej, tam droga jaka była, wiadomo, samochody jeździły, trzeba być droga jaka była, nie? Ale rzeczywiście ten typ dojazd to był dla Szczemicina i Żądza, to był przez te wzgórze dębowe, przez te domki, to zostało zrobione dopiero po sam koniec. Dziwi się, dlaczego pani dyrektor nie zrobiła tego szybciej, po prostu tam trzeba pochodzić po inwestorach, który zamknął tą drogę, żeby tę drogę otworzył, wyrównał i można było dojeżdżać. Następna sprawa, to jest sprawa odnośnie remontu ulicy Sobieskiego. Państwo planują remont ulicy Sobieskiego robić, tam gdzie jeżdżą autobusy, ale autobusy dojeżdżają do ulicy Sobieskiego przez fragment ulicy Łęki. Ta ulica Łęki był remont robiony na wierzchni. Wtedy jak były wybory, pan Malinowski wygrał te wybory, a przegrał pan Wiśniewski. Śmiano się nawet, że tą drogę robiono przed wyborami, szybko. Warunki były nieodpowiednie, tam był, podbudowa była beliaka, połamane były te płyty, spróbowali zalewać te płyty betonem, nie udało im się, położyli ten asfalt na mokrą nawierzchnię, ten asfalt. Cały szereg zagadnień drogowych, wszystkie drogowe, na niektóre z przyjemnością sam odpowiem. Oczywiście trzeci etap, czyli połączenie ulicy Szosa Toruńska z autostradą, zakończył się tuż przed świętami, czyli niedawno. Okres zimowy uniemożliwił naprawę
i renowację tych dróg gruntowych, które służyły, jak pan wspomniał, od działek tam, od pana dojazd przez, czy tutaj kruszywo było na Gerżąc, czy nawet te drogi przez Zielone Wzgórze. Po kolei ciągnik, który brał wodę z Rudniczanki, on miał miejsce wskazane przed mostkiem z lewej strony. Jak się idzie na pana działki, przed mostkiem z lewej strony. Ja poproszę to oczywiście moich ludzi z Zarządu Dróg Miasta o sprawdzenie, jak tam wygląda stan techniczny tego mostku oraz jak wyglądają drogi dojazdowe. Jest to obowiązek wykonawcy przywrócić stan pierwotny, a nawet lepiej jeszcze niż było pierwotne, bo jeżeli to utwardzą i wyremontują, to powinien być lepiej niż stan pierwotny. Myślę, że marzec to jeszcze jest za szybki okres, żeby tam to remontować. Zawsze jest tak, że poprawiają po sobie wykonawcy to, co w trakcie budowy drogi głównej zniszczyli. Jeżeli chodzi o drogi objazdowe, jak było budowane rondo, to te drogi były takie nieoficjalne, muszę powiedzieć. Oficjalna droga była na tych światłach, a bokiem jeździliśmy. Ja jeździłem też nieoficjalnie przez plażę Dziką, przez las. I dojeżdżałem do ulicy Południowej i skręcałem Południową na przejazd i Rondo Przerabia. Część mieszkańców jeździło przez drogi na Dębowych Wzgórzach. Tam nie ma żadnej drogi na dzień dzisiejszy. Jest droga. W planach nie ma. Droga jest. Tylko że na planach jej nie ma. Na planie jeżeli dotarły do nas tylko sygnały o problemach z dojazdem do PGR-u Rząs, a do mnie interweniowali mieszkańcy właśnie z tamtych domów obok tego PGR-u, to zainterweniowałem następnego dnia właśnie w firmie Hooting Poland, żeby umożliwili przepuszczenie ruchu pojazdów osobowych przez swój teren. To jest teren tej spółki, to nie jest droga publiczna, ale jak tylko dotarł sygnał, to reakcja była natychmiastowa. Naczelnik Witkowski zaprosił przedstawicieli firmy, poprosiliśmy ich właśnie o ten przejazd, więc ten przejazd stąd się wziął, bo pan pytał, czemu go nie było wcześniej. A to mówię pierwszy sygnał, tylko wpadł, od razu został otwarty, bo oni tam mają swoje inwestycje i te drogi też takie piaszczyste porozjeżdżali, ale mówię, udostępnić przez swój teren. Proszę Państwa, poruszamy się wokół Rządza cały czas. Rządz jest jedyną dzielnicą w mieście, jedyną, która ma dojazd tylko jedną drogą. Konstytucji 3 maja. Jakby nie wjeżdżał, nie zjeżdżał, to i tak się zjedzie na Konstytucji 3 maja. Na skrzyżowaniu przy Straży Pożarnej tłok i korki okrutne. Żeby to zrobić, rondo, tam się aż prosi rondo, to jest oczywiste. Żeby to zrobić, to trzeba udrożnić rząd z innymi drogami. Nie zrobimy wcześniej tego ronda, jak nie będzie możliwości wyjazdu z rządza innymi drogami. To się szykuje. Dzisiaj wspomniałem w moim krótkim wystąpieniu, że będzie przebudowa ulicy Rataja. Ulica Rataja będzie poszerzona i będzie dochodziła do tego małego rądka, które jest najbliżej właśnie Dębowych Wzgórz. Ona by tam dochodziła. Do tej ulicy Rataja pomiędzy firmą MAN a Black Red White będzie ulica Kruczkowskiego. Ulica Kruczkowskiego, która będzie dochodziła do ulicy Konstytucji 3 maja. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyjazdu ulicą Kruczkowskiego, wracają na rondo i gdzie chcą. Nie będą się musieli pchać przez to rondo, które będzie naprawiane i remontowane na końcu. Dzisiaj sobie nie wyobrażam, nikt chyba, że jedyna droga będzie budowa ronda i nie będzie gdzie wyjechać. No korki nie wyobrażamy. Druga sprawa, która czeka nas przed nami, to skomunikowanie ulicy Konstytucji 3 maja z węzłem dojazdowym na autostradę. Może pan pokazać? Właśnie tutaj wyświetliłem fragment tego 4 etapu, tak zwanego, teraz jeszcze do sobie. W skład tego etapu również przejdzie przebudowa ulicy Rataja. Tutaj. Od tego nowego ronda, bo trasa pójdzie wcześniej górą wiaduktem. Nie będzie się komunikować z rondem, a z tego ronda w tym miejscu będzie aż dotąd ulica Rataja budowana. To, co pan prezydent wspomniał, inwestycja, jej może zabrakło w prezentacji głównej, to również w budżecie tegorocznym i przyszłorocznym miasta Grudziądza są zapisane środki na budowę tego prawie 900-metrowego odcinka, bo może pokażę. Jakby przedłużenie ulicy Konstytucji 3 maja, czyli na Rządzu obok kościoła,
tym miejscu do węzła Konstytucji 3 maja. Dzisiaj rozmawianie, wczoraj z Zarządem Dróg Miejskich, powinniśmy mieć wstępne koncepcje, dokumentacje już w połowie roku. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze w tym roku będziemy wyłaniać wykonawcę na wybudowanie tego fragmentu, tych tam 800 metrów. Czyli rząd zyska dwie drogi, zanim będzie to rondo robione. Połączenie Konstytucji 3 maja przez te wzgórza dębowe do ronda, do tego węzła komunikacyjnego, co jest na autostradę, to raz, a dwa, poprzez Kruczkowskiego do ulicy Rotaja. Jeżeli te dwie drogi będą, to dopiero możemy majstrować, w cudzysłowie majstrować, czyli remontować Konstytucji 3 maja i to rondo, które jest przy Straży Pożarnej, które ma być przy Straży Pożarnej. Po to, żeby Państwu umożliwić wyjazd z tego osiedla Rządz, bo tam jest tylko jedna droga dzisiaj. Jak będziemy coś tam remontować, to o 15-16 sobie nie wyobrażam, co tam będzie. Wspomniał Pan o modernizacji ulicy Sobieskiego. W ramach tej dokumentacji przy budowie ulicy Sobieskiego również będzie zaprojektowany łącznik pomiędzy ulicą Sobieskiego a ulicą Zachodnią. Tam mamy takie błoto, mamy bardzo dużo garaży. Tam chcielibyśmy pieszo jezdnie również w ramach tej przebudowy zbudować. Oczywiście wtedy będzie tam duży ruch rowerowy, pieszy. No i gdzieś za parę lat trzeba będzie w końcu tą Zachodnią też wyremontować. Oczywiście pod warunkiem, że będą środki finansowe na to. Ale myślimy o tym też przyszłościowo. Czyli z wszystkich osiedli w mieście w tej chwili nasza uwaga jest największa zwrócona na Rządz. Na Rządz i jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie i w budżecie miasta są na te środki. Ja nie mówiłem, bo to jest w stosunku do tych inwestycji, które tu prezentowałem, to te Kruczkowskiego czy droga dalej Konstytucji aż do tego węzła, to one są mniejsze w sensie wydatków. Sobieskiego tak samo. Natomiast czy będzie Łęgi, to nie wiem, czy nam starczy środków, bo jak Pan widzi, tu w samym Rządzu mamy tego ogromną ilość tych inwestycji, a remonty dróg jeszcze, pomimo tego, że jest dużo robione, to jeszcze jest wiele, wiele dróg do wyremontowania. Sobieskiego po prostu przyszła czas, jest 30 lat eksploatowana, tam już nie ma co naprawiać, tam jest krajstrowanie tych dziur, które za rok i tak będą od nowa, więc my to remontujemy. Portowa to rzeczywiście coś tam, ja chyba też po tych podwójnych jeżdżę, nawet nie zwróciłem uwagi. No są takie rzeczy, że wszystko jest wykonywane zgodnie z dokumentacją. Jak jest dokumentacja sknocona, a w kilku innych miejscach, o których Państwo nie poruszacie tutaj, to jest jeszcze sknocona, to na przykład na parkowy dojazd do WZU, tam w środku jest wysepka i pracownicy przez tą wysepkę nie mogą jechać. Poniszczą sobie zawieszenia pomiędzy tym. No niestety to jest projekt, który ma trwałość, ma swoją gwarancję. Jak się ta gwarancja nie skończy, to nie możemy tego tknąć. Ja nie daję Pani tego głosu. Nie, bo znowu w szczegóły zabrniemy, a jest więcej pytań Państwa. Ja już też się nie będę rozwijał. Proszę o dalsze pytania. Proszę, ja mam takie pytanie. Ponieważ większość społeczeństwa gruzińskiego radzi sobie w miarę dobrze, jest jedna grupa mniejszości, oczywiście już nie będę mówił o bezrobociu, która sobie niestety nie radzi. Jakie działania osłonowe dla zabezpieczenia tej grupy podjął urząd miasta w celu zabezpieczenia im w miarę możliwej egzystencji, czy też może rajcowie miasta czekają aż śniegi opadną nad Wisłą i puszczą tych ludzi na szczafi Mirabelki. Panie Joe, akurat na dzisiejsze spotkanie nie zaprosiłem dyrektora Urzędu Pracy, bo myśmy o tym dyskutowali na pierwszym spotkaniu. Tydzień temu, ale ja mogę Panu odpowiedzieć, jakie działania dla tych osób podjęliśmy. Po pierwsze, są ogromne ilości środków przewidzianych na różnego rodzaju kursy i przekwalifikowania, jeżeli ktoś w swoim zawodzie nie może spełnić się, bo nie ma zapotrzebowania. Te kursy, przepraszam bardzo Panie Janku, ja Panu nie przeszkadzałem. Te kursy wynikają z propozycji Rady Zatrudnienia. Przy Powiatowym Urzędzie Pracy działa Rada Zatrudnienia. Tam są pracodawcy prywatni, pracodawcy samorządowi, tam są wójtowie i oni proponują, oni wiedzą, jak na swoim terenie jest zapotrzebowanie na poszczególnych. My robimy przekwalifikowania. Po drugie, jeżeli ktoś z Państwa by chciał uruchomić działalność, to dajemy środki finansowe w wysokości do 30 tysięcy złotych
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czyli podajemy taką wędkę, niech sobie ludzie łowią. Ja już nie mówię o tych zasiłkach stałych, bo to tam wiadomo, że one są. Dajemy również pracodawcom środki na kwalifikacje, na kursy kwalifikacyjne, że pracodawcy, którzy zatrudniają, mogą zrobić szkolenia na rzecz Urzędu Pracy. Z Urzędu Pracy na rzecz tych, którzy tam będą przyjmowani do pracy. Jest cały szereg działań. Pytanie tylko moje, pana wszystkich jest, czy one są skuteczne? One na ten dzisiejszy dużej skuteczności nie mają. Wyniki, konsekwencje tych szkoleń, tych wszystkich działań związanych w kierunku pracodawców dla mnie nie są zadowalające. My jeszcze mamy coś innego. My jeszcze mamy grudziąckie poręczenia kredytowe, czyli firmę, która poręcza zaciągnięty kredyt na działalność inwestycyjną. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ta firma w ciągu swojego istnienia 4 lata ponad 200 milionów poręczeń. Czyli to sporo środków finansowych. Ta firma utrzymała kilkaset miejsc pracy. Nie to, że powstały nowe, ale dzięki niej nie było zwolnień. I tak dalej, i tak dalej. Proszę o następne pytania. Ja mam takie pytanko. Wspomniał pan o inwestycji, ścieżka rowerowa nad Wisłą z widokami. A kiedy w końcu zniknie taki bubel, jak niby ścieżka rowerowa nad Trybną? Bo jak się... Nad Trybną, bo jak się patrzy od Placu Stycznia, nie, panie prezydencie, bo kiedyś może dojść do tragedii. Dojść do tragedii, szczególnie wtorek, piątek. Niedługo będzie wiosna, dzieci z przedszkoli będą wychodziły na spacery, a młodzież będzie jeździć na rowerach, na rolkach i zgodnie z prawem o ruchu drogowym pas wyznaczony jest dla danego użytkownika. I wystarczy, że dziecko wejdzie na pas przeznaczony dla rowerów, rowerzysta potrąci i może się zdarzyć tragedia. Poza tym, jak patrząc od Placu Stycznia, czy z drugiej strony od Mickiewicza, jak się wchodzi na tą ścieżkę niby rowerową, to rower, z jakiej strony się nie wejdzie, ma jechać po prawej stronie. Jak pan wiedzie, jest tak znak ustawiony, że od Placu Stycznia po prawej stronie i od Mickiewicza też po prawej stronie. I następna poprawka, ścieżka rowerowa na ulicy Paterskiego. Nowa, może nie nowa, remontowana inwestycja. I tam nie wiadomo, gdzie ścieżka się kończy, gdzie zaczyna. Przecina ją wjazd, zatoczka dla autobusów. Także coś ktoś podpisał, czy zaprojektował nie w ten sposób. I jeszcze jedna sprawa, panie prezydencie, taka no, na czasie, bo obejrzałem sobie program serwisu informacyjnego, gdzie pan Przeczeski wypowiadał się odnośnie, no tylko oczywiście delikatnie, nie tak rygorystycznie, tylko przypominania administratorom i właścicielom budynków o odśnieżeniu, a pana rzeczniczka, że MZK pobiera tak zwaną kilometrówkę. Chyba tylko kilometrówkę. Panie prezydencie, mieszkam na ulicy Paderewskiego przy głównej drodze. W dniu wczorajszym dwie długosolarki w przeciągu 40 minut jechały najpierw w stronę Łasina, potem z powrotem 30 cm na ciemno. To samo było w niedzielę. Ja wiem, że inaczej samochód spala wykonując jakąś pracę, a inaczej tylko jeżdżąc. Ale tu chodzi też o nasze pieniądze. MZK pobiera pieniądze mieszkańców, którzy chcą, żeby te drogi jakoś były utrzymane. A nie tylko, żeby ten Bóg przejechał sobie. I niech pan nie mówi, że są jakieś grudy, czy mówiąc to w cudzysłowie, śpiący policjanci. To jest główna arteria. I nic nie było zgadnięte. Dziękuję bardzo. Ścieżki rowerowe, nawet jeżeli jest szeroki chodnik, mówi przez miasto, wzdłuż Trynki, tam był kiedyś szeroki chodnik. Namalowano białą linię, podzielono, że to jest na rowerzystów, a to jest dla pieszych.
też bym tak dzisiaj w 2013 roku zrobił, bo jest to jakieś wyjście. Mamy dużo rowerzystów, obojętnie czy dorosłych, czy mniejszych, którzy powinni się poruszać, żeby zechcieli zejść z drogi na jakąś ścieżkę. Macie ścieżkę. To nie jest klasyczna, wybudowana, ładna, piękna. Ale tam jest tak szeroko, że powinno się zmieścić i jedni, i drudzy. Pan poruszył inny temat. Pan poruszył temat współpracy. Mamy tą masę krytyczną. Rowerzyści jeżdżą od czasu do czasu po to, żeby wszystkim mieszkańcom uświadomić, że mają swoje prawa. To znaczy, że jak jest ścieżka rowerowa, to tą ścieżką nie powinien nikt spacerować. Ani wózki, ani piesi, tylko rowerzyści. A zdarza się, i takie wypadki, o których Pan mówi, to mogą być nie tylko nad Trynką, ale na każdej ścieżce rowerowej, jeżeli mieszkańcy nie będą przestrzegali przepisów. Tu ja nic nie zrobię. Ja dalej jestem zwolennikiem, że jeżeli jest szeroki chodnik, to namalujmy z prawej rowerzyści, z lewej my piesi. Ale dwóch prawych nie może być, wie Pan. Także my to sprawdzimy. To ja to rozumiem, bo jeżeli jest z jednej prawej, a z powrotem z drugiej prawej, to na dwie strony jeżdżą. To jest niemożliwe. Jeżeli tak jest, to tak nie będzie. Po kolei. Ja jeszcze powiem Panu o tej Paderewskiego nieszczęsnej. Paderewskiego to jest tak samo jak ta droga nad Trynką. Tam nie było wyjścia. Na ulicy Paderewskiego z jednej strony są domy prywatne, z drugiej strony są domy prywatne, ogródki 2 metry od drogi, więc nie ma mowy, żeby od nich wykupić cokolwiek. Pytanie było, to tam był dylemat następujący. Czy w tych warunkach, jakie są na Paderewskiego, robimy ścieżkę z konsekwencją przystanku, słupów elektrycznych w środku, bo są te słupy, wszyscy wiedzą, czy zapłacić 2 miliony więcej, zapłacić energii za przełożenie słupów, jeżeli tak, to gdzie? Czy robić tam sam chodnik bez ścieżki? Zdecydowaliśmy, że jak ludzie nie muszą się ścigać, jak jadą uważnie, to sobie na tej ścieżce rowerowej poradzą. Ale jest to przedmiotem krytyki. To nie jest, ja rozumiem, że zdania są podzielone. Część z Państwa i tak. Lepiej chodnik, w ogóle tam ścieżki nie robić. Niech sobie jeżdżą rowerzyści ulicą. My uważamy, że nawet w tak trudnych warunkach, jak na Paderewskiego, trzeba tą ścieżkę było zrobić. Tam nawet gdzie nie było miejsca. Tam jest miejsce, zrobić to dobrze. Proszę Pana, zapewniam Pana w sposób publiczny, odpowiedzialny jestem. Nie ma na ulicy Paderewskiego miejsca. Pan mówi z drugiej strony, że jest miejsce pewnie na... Tam jest chodnik, słupy stoją po jednej stronie. I akurat tam, gdzie są słupy, można to zrobić dla pieszych, dla rowerzystów, tam, gdzie jest wolne miejsce. A zrobiono specjalnie na zrobić. A ze słupami co zrobić? Nie, pieszy jak idzie, to łatwiej mu pominąć słup, bo idzie z prędkością 5-4. A odwrotnie, żeby pieszy chodził po słupach, rowerzyści jeździli, no być może ma Pan rację, pieszy by mówili co innego. No nie kurzmy, tutaj nie kurzmy kopii. A ten powiem tak, dojdźcie, że zaraz na Panu Prezydentowi te szczególiki, bo to nie jest tam, że coś jest podniesione. Ja nawet nie wiem, czy to były nasze to były, tak? Pisało MZK, my mamy many. Ja powiem tak, z odśnieżania przez MZK, Panie Prezesie, niech Pan tego nie słucha, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo. W porównaniu do kolegów, prezydentów z innych miast, no Pan nie był nigdzie, więc Pan nie ma porównania pewnie. Zapraszam Pana do Bydgoszczy. Jak spadnie śnieg. Ja akurat byłem, nie? Więc melduję. W Gdańsku tak samo. Naprawdę, proszę Pana, w sobotę na niedzielę padał śnieg, całą niedzielę padał śnieg, wczoraj był poniedziałek, drogi były czarne. Natomiast jeżeli chodzi o te podniesione pługi, to bardzo proszę Pana Prezydenta Sikory. Panie Prezydencie, ja może zanim dojdę do pługów. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową dla rowerzystów, wzdłuż Trynki, to pamiętajmy o tym, że za chwilę powstanie coś, co rozwiąże częściowo ten problem. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Legionów. Przy modernizacji sieci tramwajowej wzdłuż ulicy Legionów od Tarta po ulicę Sikorskiego będą po obu stronach ścieżki rowerowe. Częściowo mieszkańcy tamtej części miasta będą mogli jeździć ulicą Legionów. Jeżeli chodzi o nieszczęsne słupy, akurat też o nich trochę powiem. Na ten czas Energa zobowiązała się, że te słupy nam usunie. Skabluje po prostu linię nadpowietrzną. Zabrakło im w tym momencie środków finansowych. Przebudowali część słupów,
na Podolskiego częściej zrobili spółkę Energooperator. I dlatego stąd taki bubel po prostu powstał, jeżeli chodzi o pługi. Na ulicy Podolskiego na końcu mamy bazę powiatowego zarządu dróg starostwa powiatu ziemskiego. Być może to były ich pługi, które jeździły z podniesionym z przodu. Mamy też na końcu ulicę Krajową, 16 na Olsztyn i tam odśnieża pług chyba w ogóle do generalnej dyrekcji i on też Paderewskiego przejeżdża, nie odśnieżając naszych ulic w mieście. I to jest ten problem. Pytanie, jakie to były pługopiaskarki? Pan prezes się zgłasza, ja na pewno to też uzupełnię. Ale ja poproszę pana prezesie o szczegóły. To, co pan powiedział o tych publicznych pieniądzach, tu nie ma mowy. Mamy, to są nowe autobusy, nowe samochody i co one mają za cuda, to niech pan prezes powie. Natomiast zapraszam po spotkaniu do mnie, że pan podał przybliżoną godzinę. Rzecz jest bardzo prosty sposób do udowodnienia. Każdy z pojazdów ma czujnik opuszczenia pługa. I na GPS-ie jest informacja, gdzie go podniósł, gdzie go opuścił. Gdyby ten system zawiódł, to na przedniej szybie, jak pan zobaczy, każdego pługu jest kamera. Jeżeli podjechał z podniesionym pługiem na ulicę, gdzie był śnieg, wyciągniemy konsekwencje służbowe. Natomiast dotychczasowa kontrola nie wskazała takich przypadków. Być może to nie jest tylko, powiedzmy, nasz pług, tak? Bo mi się też zdarzyło pojechać za jednym z naszych pojazdów, jak sądziłem, bo miałem niewyłączone światło drogowe. Okazało się, że to jest prawie identyczny prywatnej firmy z miejscowości Sztynwak. No. Natomiast zapraszam po spotkaniu, poda mi pan godzinę, sprawdzę. Jeżeli poda mi pan swoje namiary, odpowiem ze szczegółami. Każdy raport GPS jest przechowywany na zewnętrznym serwerze Wielkiej Brytanii, do którego nawet my nie mamy dostępu. A te dane są archiwizowane w ciągu 4 lat i można do każdego takiego raportu sobie sięgnąć w sposób niezależny, tak żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. Tutaj nie ma żadnej możliwości przekłamania. Jest kamera, jest nawet czujnik posypu z tyłu z informacją, ile dana piaskarka w danym dniu na danym odcinku wysypała soli, nawet z rozróżnieniem, czy to jest mieszanka samej soli, czy również piasku, bo taśma posuwająca mieszankę w korycie mierzy informację, czy jest to sól, piasek, czy jakiegoś innego typu środek. Także pod tym względem mamy pełną statystykę i możemy ją udostępnić na każdy rzecz. Bardzo proszę, żeby pan dał szczegóły, sprawdzimy. Ja tylko chcę państwa poinformować, że kierowca zatrzymał za potrzebą, gdzieś tam pobiegł sobie, to od razu wiadomo w dyżurce, gdzie jest. Jakby chciał u mnie, moje podwórko odśnieżyć po drodze, takiej możliwości też nie ma, bo skręcił i od razu jest wszystko filmowane i od razu są zdjęcia, także nie ma takiej możliwości, po prostu. Dlatego mówię, takie to są nowe cuda, o których jeszcze rok czy dwa lata temu nikt nie mówi. Poproszę o dalsze pytania. Pani chyba była tak. Ja chciałbym poprzeć pana wniosek odnośnie niebezpieczeństwa jednak z sąsiedztwa tej drogi dla pieszych i dla rowerzystów wzdłuż Tynki. Ja w ogóle nie wiem, kto to w ogóle zaprojektował. Ja interweniowałam i na szczęście skutecznie. Ta część pasa dla rowerów w ubiegłym roku, jeszcze do lata, sąsiadowała z nieogrodzonym placem zabaw dla dzieci przed ogrodem botanicznym. I tylko ja napisałam do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, no i tam postawiono. I dalej. Ta ścieżka rowerowa prowadzi też przez to, że ścieżka rowerowa. Rowerzyści, jak jadą dalej, powinni zejść z roweru i przejść przez teren ogrodu botanicznego. Ja byłam snuczką i często się zdarza, że on przejeżdża. Są dzieci, babci, dziadkowie z nuczkami, czy starsze osoby idą, a ktoś tutaj śmiga na tym rowerze. Proszę może, czy Straż Miejska w sezonie, czy niech się zainteresuje tym, bo tu naprawdę jest duże niebezpieczeństwo. Jak pan mówił o tym dni targowe, dużo starszych osób wraca z tego. Oni nie wiedzą, czy to jest część dla nich, czy to jest dla rowerów. Nie ma tam wszędzie na całej długości. Druga sprawa. Chciałam się dowiedzieć, czy jest możliwość powiększenia parkingu dla samochodów na ulicy Parkowej przed obwódkami kąpiele słoneczne. I ja bym prosiła odpowiedź, kiedy bym mogła pozyskać ją i przekazać tamtejszemu prezesowi ogródków działkowych, bo ja tam chodzę na te ogródki,
to są rodzinne budki, działka, bo mówię, tata ma. To jest paradoks, że tam się z samochodami wjeżdża na konkretne ogródki działkowe. Są ogródki w innych miastach, w centrach miast. To są enklawy zieleni i spokoju, a tam odwrotnie. Argumentują tym, że oni tam mieszkają i gwoli bezpieczeństwa tam wjeżdżają, bo to jest pomylone wszystko. To wszystko dziękuję. Wymaga już specjalnych programów edukacyjnych. Myśmy się spotkali z rowerzystami, z przedstawicielami rowerzystów, którzy nieustannie na rowerach jeżdżą, nawet dzisiaj, zimą też jeżdżą rowerami. I ta współpraca pomiędzy pieszymi a rowerzystami, czy pomiędzy kierowcami, jest niespecjalna. Już dzisiaj jest tylu rowerzystów, że muszą być specjalnie na stałe takie programy edukacyjne. Nie tylko na rondach też. Nie potrafimy jeździć na rondach, nie potrafimy współpracować z rowerzystami. Te dwa tematy powinny być edukowane nieustannie i wciąż. I myślę, że i policja o tym wie, rowerzyści nam pomogą, ci zawodowcy, którzy interesują się takimi szczególikami, że tu nie będę mówił, właśnie we współpracy. Jak tego nie będzie, to będzie to chodziło do kolizji wszędzie. Prezydent żaden tu nie pomoże. My możemy tylko stworzyć takie możliwości do edukacji, jeżeli chodzi o współpracę rowerzyści i inni. Chciałaby pani, żeby tam płot wybudował, tak, odwracający kogoś tam od czegoś. A, czyli zlikwidować ścieżkę rowerową? Aha, rozumiem. Zapewniam panią, że rowerzyści mają inne zdanie. Zapewniam panią, bo ja mam i z jednymi, i z drugimi do czynienia. Tamta ścieżka, dopóki, jak mój kolega wiceprezydent nie powiedział, dopóki na Legionów nie będzie alternatywy, chociaż nie jestem pewien, bo tam jest ładne miejsce nad Trymką i jest park, więc rowerzyści tam fajnie jeżdżą, że tam trzeba po prostu uważać będzie. Nie ma innego wyjścia, tak? Musimy uważać w innych miejscach, na skrzyżowaniach, na rondach, jak nie uważamy, to będą wypadki. Prezydent tu nie pomoże. Poruszyła pani kopię. Ja też zauważyłem, że najstarsze ogrody działkowe, jakie są tam, bo najbardziej wspaniałe, tam wszyscy do środka wjeżdżają. Ja na dzień dzisiejszy mam taką informację. Ja powiem tak, wcześniej w moim wystąpieniu powiedziałem tak, przy ulicy Portowej, że jest 100 miejsc parkingowych. Wszędzie, gdzie tylko jest miejsce, nasze miejsce. Bo ja nie mogę zabrać prywatnego gruntu pod parking. Na przykład na Szczenicinie, jak była ulica Śniadeckich, robiona pętla, to myśmy robili tylko parkingi na naszym terenie. Gdyby spółdzielnia mieszkaniowa nam przekazała teren, macie teren tu przyległy, to może byśmy zrobili jeszcze dalej, ale to nie nastąpiło. Ona by się nam sprzedała, no, a my nie będziemy kupować. My sprawdzimy parkowni, ja wiem, gdzie są kąpiele, gdzie jest, ale mam wrażenie, ale to nie rozwiąże pani problemu, ale bo jeżeli powstanie, to najwyżej kilka, kilkanaście. Nie, panie prezydencie, vis-a-vis kąpieli słonecznych jest ulica Wigury. I tam przy ulicy Wigury, bo pani przed tą bazą, jeszcze tam Pumą, taki był plac zabaw. Ten plac zabaw, taki tam metalowe były różne huśtawki, to zostały zdemontowane i w tym miejscu przy okazji renowacji parku miejskiego powstanie parking. Tam mamy dokumentację, tam powstanie. Nie wiem, czy 20, czy 30, nie mam tych szczegółów dokumentacyjnych w komputerze, bo zaraz sprawdzę, pani odpowiedział, ale tam te miejsca parkingowe powstaną, w tym roku będziemy zaczynać przebudowę parku, ale kawałek dalej też przy Leśniczówce, no pani właścicielka sama też zbudowała trochę miejsc parkingowych, widziała pani w tej chwili, już są z kamienia, wcześniej były z takiego żużla wysypanego. Potwierdzam, tak, potwierdzam, ale przy samej parkowej, przyległej bezpośrednio do ulicy, tam chyba się ma miejsce, pani. Tam wszystko jest zrobione. A tam, ja pani powiem, do czego my tam robimy ten parking? My chcemy tam, żeby zimą było tam lodowisko po prostu. I żeby można było dojeżdżać, a latem dla państwa. A nie mógłby zrobić lodowisko, bo może zdjęcie. Zaraz, chwileczkę, pani mówi. No i tam właśnie jest tam jakiś teren rekreacyjny na terenie parku miejskiego. Swego czasu tam na temu. Lodowisko było, ja jeździłam tam, gdzie ten staw jest. Było. Bez żadnych inwestycji jest gotowe. Ale się że nie było. Teraz zimą stoi to puste, prawda? Niewykorzystane przez ten. Szukajmy rezerw tam, gdzie one są. Ja jeździłam tam na łóżku. Jasne. Musimy. Czy pan prezydencie coś pokazać? Dobrze, przygotujesz się. Proszę o kolejnych państwa. Już
były poruszane sprawy ścieżek rowerowych. Ja nie chciałbym się w szczegóły techniczne mieszać, bo to nie miejsce, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w Pana biurze powstał taki załącznik dotyczący wytycznych planistycznych projektowania utrzymania ścieżek rowerowych. I chciałbym zwrócić tylko chociaż na punkt 6.6, przecież zacytuję. Należy prowadzić system zbierania informacji zwrotnej od użytkowników o stanie infrastruktury rowerowej o formie formularza na stronie internetowej, adresu maila lub telefonicznego automatu zgłoszeniowego. Informacja powinna być przekazywana codziennie i przekazywana jednostkowi itd. itd. Nie byłoby takich szczegółów, gdyby to było uruchomione. To jest sprawa praktycznie bezkosztowa, a mówienie, że to są drobiazgi, te błędy, to ja tylko za to przydam dwa przykłady bardzo świeżych ścieżek rowerowych. Przyjeżdża ktoś z zewnątrz, jedzie przez Strzemięci w stronę miasta. Najpierw musi wejść rower na plecy, żeby zejść ze schodów. Potem kończy się ścieżka rowerowa. Ja proszę Pana, przepraszam. Nikt nie mówił o drobiazgach. Na spotkaniu z rowerzystami nikt nie mówił. Na spotkaniu z rowerzystami poprosiłem rowerzystów o ich uwagi. Na tym polega rzecz, że oni codziennie jeżdżą i te wszystkie szczególiki, tak tu Pan wcześniej wspomniał, że są tablice nad Trynką, że dwa plany. Niech Pan rzuci okiem do tyłu, jakie mamy uwagi i datę. Ale ja to wszystko nie wiem, muszę Pan powiedzieć, że jest człowiek. To jest człowiek. Jesteśmy na bieżąco. Nie, ja tylko cytuję Pana słowa, które padły tu na tym spotkaniu, że to są drobiazgi jeszcze 4 cm krawężu i tak dalej, i tak dalej. Drobiazgi w sensie. Proszę, ja się tylko skończę. Dalej jedziemy, kończy się ścieżka rowerowa i nie wiadomo co zrobić, bo jest podwójna ciągła linia, nie można dalej jechać. Nie ma możliwości. Drugi przykład, świeża ścieżka rowerowa na lotniczej. Ktoś z zewnątrz nawet nie wie, że wyrężna się skończy i dalej nie wiadomo jak iść, bo jest akurat przeciwny ruch samochodów na ulicy, notabene, gdzie jest ruch rowerowy zatrzymany. Także moje pytanie byłoby tylko, mam dwie sprawy. Jedna, kiedy to wejdzie w życie, bo gdyby 10% z tego weszło w życie, to zdanie, które Pan przyprosił, ludziom z miastem przyjazdem rowerzystom, byłoby zdaniem prawdziwym, a tak na razie to jest tylko pobożne życzenie. I drugie pytanie, bo bardzo w sprawach szanej trasy rowerowej, jak ma się odcinek, no jak Pan go nazywa, szana trasa rowerowa, to jest nie do końca prawda, bo szana trasa rowerowa to jest ogólnopolski szlak turystyczny, który województwo kujawsko-pomorskie też tworzy. Ja bym chciał tylko wiedzieć, jak ma się ten nasz odcinek do odcinku, do szlaku turystycznego. Czy to będzie coś całkiem niezależnego, czy z Urzędem Marszałkowskim, Urząd Miasta jakikolwiek prowadzi rozmowę. Bo takowej informacji na żadnej stronie nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wypowiedzi na nas Pan Prezydent Sikora odniesie się do ogólnopolskiego szlaku wiślanego. To była z tego czasu pani senator, z całą grupą my to realizujemy, marszałek też to realizuje, pan Sikor. Grując przyjazdem do rowerzystów. 6 lat, no pan nie sprowokował, bo sami nie wiemy co mamy. W tym tygodniku rowerzystów jesteśmy na, nie wiem, 12 czy 14 miejscu w Polsce. Na którym? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to jest niezależna jakaś ocena. Ja, jak powiedziałem wcześniej, nie liczę tych kilometrów, bo żadnej łaski nikomu nie robimy, budując ścieżki rowerowe. To jest norma dzisiaj. Ale nie można powiedzieć, że pobożne życzenia. To musiałoby być ktoś wyjątkowo niesprawiedliwy, żeby nie zauważył, że w ostatnich latach wybudowano prawie 30 km ścieżek rowerowych. Nie, no wyjątkowo niesprawiedliwy. Także pan wybaczy. No to nie jest jakieś uczciwe stworzenie. No niechcący Pan chyba to powiedział, że to jest pobożne życzenie. Zwiększyliśmy zdecydowanie i będziemy to zwiększać. Czy jakieś niezależne oceny, sami badacze, którzy nie wiem jak to badali, stwierdzili, że jesteśmy jednym z lepszych miast w Polsce. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Oczywiście, im dalej wchodzimy w las, tym więcej drzew. Tym decydują szczegóły. Tak jak tu ktoś powiedział nad Trynką, że z jednej prawą strony mają jechać i z drugiej prawą. Takie jakieś nonsensy, ale one wychodzą w trakcie życia i dlatego prosimy rowerzystów o wszystkie szczegóły. O wszystkie szczegóły. Ja proszę również egzaminatorów. U nas mamy ten WORD, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Jeżdżą po tych ulicach po 16 godzin dziennie. Dajcie mi informacje, jeżeli widzicie jakieś głupoty na ulicach. Ograniczenie z jednej, z drugiej nie ma.
zwężenie z jednej, z drugiej nie ma i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, kradną nam znaki drogowe, przekręcają, przestawiają. Co ja Wam będę mówił, świetnie o tym wiecie, bo czas też to widać. Informujcie. Nie, no jasne, jasne, rozumiem. Ja poproszę Pana Prezydenta Sikory o dokończenie tej odpowiedzi. Pytanie Pana było, kiedy przez internet będzie można zgłaszać te wszystkie uwagi. Szanowni Państwo, przez internet można cały czas składać. Jest kontaktowa skrzynka w Zarządzie Dróg Miejskich na stronie zdm.gruziac.pl. Bardzo wielu mieszkańców właśnie wykorzystuje ten nośnik kanału informacji i tam przesyła wszelkie niedogodności i to Pani Dyrektor, to nie wiem, dziennie kilka różnych zastrzeżeń czy uwag przyjmuje i na bieżąco są analizowane. Tutaj wyświetlam za moimi klocami, bo Pani pytała o te miejsca parkingowe, naliczyłem ich, będzie około 30, tutaj mamy wizualizację. Na końcu, gdzie ten domek jest, to jest ulica Figury, natomiast po lewej stronie tego żywopłata to jest ulica Parkowa, więc jest bardzo blisko jak gdyby tych ogrodów. I teraz może przejdę do samej Wiślanej Trasy Rowerowej. Jest rzeczywiście taki projekt realizowany gdzieś ogólnopolski, natomiast on głównie dotyczy dostarczenia do poszczególnych samorządów tabliczek informacyjnych, oznakowania, wydania jakichś informatorów i to jest wszystko. I on nie ma nic wspólnego z tą dokumentacją, która w tej chwili jest wyświetlana, którą miasto Grudziądz wymyśliło, którą jest Wiślana Trasa Rowerowa. Jest to projekt głównie oparty na projekcie ochrony obszarów chronionych środowiskowo. Tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z trasą rowerową, ponieważ tutaj zastosowaliśmy taki ciekawy manewr. Udowodniliśmy służbą marszałka, że wybudując wzdłuż Wisły trasę rowerową, wzdłuż dzieła rogowego nad Stadeli, powstanie 5 miejsc widokowych, gdzie może sobie uczestnik, czy to pieszy, czy rowerzysta, usiąść odpocząć i podziwiać wspaniałą przyrodę. Sama Wisła jest w Naturze 2000, Stadela mamy też Naturę 2000 ze względu na nietoperze. Stąd ten pomysł i działanie 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego i pozyskanie tych paru milionów złotych, żeby przy okazji promowania przyrody, patrzenia na Wisłę, na Dolną Wisłę, na te piękne widoki, które kiedyś Andrzej Wajda w swoim filmie Tatarak pokazywał i czym możemy się szczycić, pomysł na zbudowanie trasy rowerowej. Jeszcze raz powiem, nie ma to nic wspólnego z tym, co jest promowane kiedyś przez panią senator i z tym, co gdzieś tam w Polsce się tworzy. To jest nasz projekt. Nie w Polsce, tylko to się tworzy nie gdzieś w Polsce, tylko w naszym województwie i będzie tak, zrobi się, że ten szlak pewnie się skończy po pełna i wszyscy będą jechać na wiosnę Wisły, bo ja w grudniu, no niestety. Nie, tak nie będzie, bo już pan marszałek wytyczył propozycję. Ja tylko powiem państwu, że jeszcze tak. Są też czasami pomiędzy rowerzystami różnice zdań. Wśród rowerzystów, czy budować ścieżki z przeznaczeniem na rekreację, turystykę, tak w tej chwili to robimy, czy budować ścieżki, które są szlakami komunikacyjnymi, takimi rowerowymi drogami potrzebnymi do dojazdu do szkoły, do pracy, czy gdzieś tam. Nieco inne, że tak powiem, jest zapotrzebowanie. My na razie korzystamy z Natury 2000, żeby, tak jak pan prezydent Sikora powiedział, pokazać te nasze walory turystyczne, stąd łączymy to również z trasami widokowymi, co nie znaczy, że nie może być szlak komunikacyjny. Czy rozumiem, że to... Dziękuję bardzo. Pani Magdo, proszę. Przepraszam, to jest taki chory, jak pan. W każdym razie Józef Olszyński. Cieszy mnie to, że Urząd Miasta zakupi autobus i przegubowy. Panie Prezydencie, weźmy pod uwagę, w Niszku, tam jest na składowej zakład, w którym szyją dywaniki. I wyobraźmy sobie, ja jestem bardzo często, bo po córę innych zabieram tym maluchem, że autobus, który jedzie ostatni z Niszka, podjeżdża na składową, zajeżdża już pełen autobus. Dosiadają pracownicy z tego przedsiębiorstwa, jak śledzie wyduszone. Mało z tym, cieszy mnie, że jest tutaj prezes MZK, że kiedy ci ludzie się ratują, dojeżdżają autobusem do Reala, a ten ostatni tramwaj ma uciekę. On nie poczeka za tym autobusem, tylko on ucieka. Nie zabiera tego.
jakiś, nie wiem, ktoś tam szum zrobił, że ostatnio nawet przy monopolowym zatrzymał się i masa ludzi biegiem przez tą jezdnię z autobusu tramwaju. Moi drodzy, NZK jest dla pasażerów, nie pasażerowie dla NZK. I chciałbym, wczorajszy przypadek, koja budki dawniejszy, idzie starszy człowiek sprzeciwka autobusu, naprzeciwka autobusu, dochodzi do drzwiów. Nie otworzył mu, odwrócił w drugą stronę kierowca i nie otworzył temu człowiekowi. Nie mam tej karty, bo włożyłem, tylko chciałbym nawet dzisiaj to przekazać. No moi drodzy kochani, dla kogo? Zapisał pan na pewno numer autobusu. Tak, to ja przyniosę panu. No super, super. No, to i panie, konkretnie możemy. Dobrze, panie prezydencie, o tym właśnie, jak jedzie autobus ostatni, nie puszczą dwa autobusy, o ile są teraz. Tym ostatnim, bo to ludzie 22 wieczorem z drugiej zmiany kończą. Proszę bez komentarzy sprawdzić. Natomiast chodzi o bezpieczeństwo Grudziądza. No panie prezydencie, pan dobrze zna. Jak kiedyś na przykład zarząd mieszkaniowy dla dozorców do budynków, co drugi budynek kiedyś byli pojemniki z piaskiem. Zresztą pan wiceprezydent dobrze zdawał, mieszka w tym kierunku. Proszę dzisiaj zobaczyć. Jeden pojemnik z piaskiem na cały pół nadgórny. Ja czekam, dlaczego nie sypią tym piaskiem. Dzisiaj spotkałem, bo poprzedniczka zmarła, zastałem go, dzieci się do czystego zrywam i podchodzę do pana. Tu sprząta tak, proszę pana. Jedna beczka na pół, na prawie 20 domów. No ludzie, to są plastikowe beczki. Kiedyś była co druga sesja była. To pan prezydent, pan prezes tego nie widzi. Kiedy kobieta się wczoraj przewróciła, pani Malinowska. Też pod nazwiskiem taka pan. Ja bym pani na spokój. Jutro spotykam się z panią imiennikiem, raczej pod nazwiskiem. I dzisiaj rozmawiam z tym gościem, proszę pana, jak ja mam się o sprzęt prosić, to pan patrzeć. Dostałem ciężkie bóle odgarniacz. Proszę, już pół odgarniacza plastikowego. Czym mamy tu pracować? Czy pan prezes SZGM-u nie widzi tego, chcą wykonać, coś pracować, to musimy posażyć i dbać o pracowników. I ostatnie, panie prezydencie, jużście tyle obiecali. Mieszkamy w Grudziądzu, jest Grudziądz niższe, Grudziądz przedmieście, są przystanki PKP. My takie jesteśmy sieroty, jest Grudziądz na dworcu kolejowym. Niech będzie ten Grudziądz główny, ludzie przyjezdni nie mogą, nawet nie wiedzą, gdzie wysiadają. Tu Grudziądz, tam Grudziądz, no to Grudziądz główny, gieł dajcie. Czy to jeszcze Grudziądz jest pod tajemnicą wojskową? Bo było tak, że nie było wolno, ale chyba już teraz jest wolna demokracja. Przyjeżdżają goście, mówią, ja już nie działam, gdzie tu wysiąść. No macie rację, bo tak nasz ojciec kochany dbał o nasz Grudziądz, a tyle obiecanego miał, że to będzie uzupełnione. I ostatnia droga kamieniowa. Pan już wiceprezydent zna. Ja rozmawiałem z panią dyrektor na sesji, jedno, drugie składałem. Droga nadgórna 49A. Mało samochodem pod kulkę podjeżdża, bo zniszczyli całą drogę, jak budowali ten nowy blok. To teraz popatrzcie sobie, studzienka 20 cm jeździ i samochodem nie można wjeżdżać, nawet na podjazd haczą o samochody. Tyle razy proszę, dzisiaj już mówiłem, że przyjdę z pismem, rysunek zrobię, o ile już nie możecie. Słupki pięknie żeśmy wypracowali z Urzędu Miasta, bo tam położyli ładnie kostkę. Z mojej ręki są słupki poustawiane, prosiłem zresztą, panowie, poprawcie te słupki, bo tam jeździ na tą budowę, trzeba ich odświeżyć. Proszę bez komentarzy. Po co nasze daremne słowa? Ja dzisiaj liczę na spokoju, z uśmiechem, radością, że pan już wyzdrowieje i to wszystkie usterki uzupełnił. Tak razem z swoimi ludźmi. Dziękuję bardzo. No, że to mówić nie potrafię, to nie znaczy, że nie mam energii do działania. Ale po kolei pan odpowie. Prezentując państwu układ drogowy w Mniszku Przemysłowym, wspomniałem, że między 14.30 a 15.00 około 3000 pojazdów. Byłem dyrektorem szkoły przez 12 lat, szkoły nr 8. Moje dzieci dojeżdżały z Tuszewa, dojeżdżały z Wielkich Lisk na 8.00. Był
był problem z dostaniem się do autokaru, bo inne dzieci też dojechały na ósmą. Dogadałem się z innymi, u mnie lekcje rozpoczynałem o 8:15. W Mniszku to nie jest tak, że ci właściciele zakładów nic nie muszą robić, a wszystko prezydent. Nie, nie, nie. 6:30, 6:00, 5:45 zmienić godziny rozpoczynania pracy w zakładach po to, żeby wykorzystać inaczej istniejący ruch. Tu jest droga. Ja byłem w Wiszek Karapelku pana prokurenta. Byłem i mu powiedziałem. Tylko kto to ma zrobić? Ja? To niech on zrobi. A niech tamto zrobi, nie? Ja nie będę prywatny. Ja im tylko wspomniałem, że ludzie, tam jest MSU, tam jest LARIF, tam jest Unia, tam jest MASMAL, tam jest ponad, nie, o, ja tak to lekko liczyłem, tam jest HV z jednej strony, pozostała część pomorskiej odlewni, już jest też zajęta, tam jest parę tysięcy pracowników. Jak się nie dogadają, to rzeczywiście o 6 rano nie dojadą, bo będzie bałagan, o godzinie 14 nie wyjadą, bo będzie bałagan i o 22 będzie bałagan. Pan jest przyzwyczajony, ja rozumiem. W innej rzeczywistości, że mi się wychowywali i wszystko to my tam do niego, do góry, to niech on tam zaraz załatwi. No to składowo, chodzi o składowo. Ale to ja wiem, gdzie jest kieszenka roweru, panie Józefie. Każdy zakład jest na Gruziądzu. Trochę oni muszą pomyśleć. Niech zmienią rozkład dla dobra pracowników. Pan co drugie słowo tyle obiecywane. Nie obiecuję, absolutnie. Ja tylko mówię o naszych planach. Jakie mamy plany? Mówiąc dzisiaj o rządzu, tym najgorzej skomunikowanym osiedlu w mieście, mówiłem, co chcemy zrobić, mamy już dokumentację. To nie jest żadne obiecywanie, to jest informowanie państwa o planach. Grudziądz Główny, wie pan, no ja mam, też bym chciał, żeby to, co pan mówi. Grudziądz Główny jest kolejny TKP. My się skojarzamy, dogadujemy. Niech pan wierzy. W różnych dziedzinach. Kolej po tej reorganizacji, ja mówię, ta nasza, nazwijmy to polska kolej, bo jeszcze mamy w tej chwili kolej, gdzie jest właściciel obcokrajowcem, ale i z jednymi, i z drugimi współpracujemy. Zupełnie inne czasy. Natomiast pan mówi o PKP, czyli o Grudziądz Główny, Grudziądz Mniszek, ja mogę powiedzieć, że Grudziądz za nim jest dyrektorem Arliwy. Też współpracujemy, żeby był Grudziądz rząd. Coś nowego. Gdzie? W którym miejscu? Jak jest zjazd ze Strzemięcina w dół, tam gdzie to był taki przystanek przed wojną, przez wydobycie z czasu. Bo my chcemy, żeby w tej chwili był tutaj, obok ulicy Południowej, w kierunku do Miszka. Żeby obsługiwał i rząd, i Szczemięci, ale to tu jest właśnie pan dyrektor Cichosz, Grudziądz za nim dba o naszą skórę. Bardzo jestem wdzięczny, panie dyrektorze, za takie działania, ale to jest na etapie, bo ponieważ ma być modernizacja tej sieci całej, być może coś będzie zmienione, jeżeli chodzi o wygląd tych dworców. Natomiast ja mogę tylko pisać w imieniu mieszkańców i to robię. Z panem Józefem załatwił indywidualnie. Pan Górman, to oddzielny temat. Szanowni państwo, jeszcze proszę o... tak? Proszę. Pan bardzo. I pan, tak, czwarty, dobrze. Henryk Rybarczyk reprezentuje koło seniorów Naczelnej Organizacji Technicznej. Interesuje nas szczególnie sprawa elektrowni gazowej. Tutaj było mówione bardzo mało na ten temat. Bardzo pobieżnie, a my mamy takie wiadomości, że Energa bardziej w tej chwili interesuje się budową nowej hydroelektrowni pod Włocławkiem, a nas tak jakby omijała. I chciałbym się dowiedzieć, czy faktycznie, tak jak było w planach, jest w planach, w tym roku rozpocznie się budowa tej spółką akcyjną działającą na bardzo trudnym rynku energetycznym. Proszę państwa, w naszym województwie dzisiaj na terenie azotu we Włocławku, jak się wierzy do Włocławka po lewej stronie, to te azoty są własnością Orlenu. Orlen dzisiaj buduje tam elektrownię gazową. Już buduje
nie musi żadnych pozwoleń, żadnych opracowań materiałowych. Z drugiej strony, jak z lewej mamy Alvin, czyli te zakłady azotowe, z drugiej strony spółka francuska energetyczna kupiła też teren, żeby budować elektrownię. Wszystkie sprawy związane z budową kolejnych inwestycji przez Energę S.A. no są objęte taką tajemnicą. Oni nas nie informują o sprzedażach, o niczym. Natomiast ja dzisiaj wspomniałem na końcu mojej prezentacji, że Energa S.A. ogłosiła 3 przetargi w Grudziądzu. Na projektanta, na wykonawcę i na inżyniera kontraktu. Kiedy to będzie robione? Oni by chcieli rozpocząć w przyszłym roku dopiero, nie w 2013, w przyszłym roku, a zakończyć w 2016. Zakończyć i uruchomić elektrownię 2016. Mówiłem, że ona jest największa w Polsce. 1002 bloki po około 600 MW każdy docelowo, czyli 1200 MW. I wszystkie działania idą pod 2 bloki. Oczywiście na początek budują jeden blok. Jesteśmy na etapie przygotowania inwestycji rurociągów. Rurociągi z Wisły do elektrowni i z powrotem, które będą schładzały te bloki. Tyle mogę powiedzieć. W najbliższych dniach publicznie będzie ogłoszony dalszy etap. Wcześniej nie mogę, tak jak powiedziałem, nie szabłem, pod nie szabłem, tak. Stopień wodny będzie budowany przez Energę S.A. Chodzę na spotkania do pana marszałka. Ostatnio był wiceminister skarbu, który prezentował założenia do tego projektu. Te stopnie wodne, gdzie są elektrownie budowane, one się zwracają przez 4 lata, chcę wyobrazić. 4 lata. Czyli 25% zwrotu przez rok to jest niewyobrażalnie wysoka stopa zwrotu. Więc tam też będzie budowany stopień wodny do elektrowni budowanej przez Energę. Energa ma takie środki, nic nie stoi dzisiaj na przeszkodzie, żadne, że Grudziądze będzie budowane. 2014 rozpoczynają, a 2016 skończą. A przygotowania, ja tak powiem, jeszcze w marcu być może będzie publicznie podana informacja o innej inwestycji związanej z Energą. Proszę uprzejmie. Sprawa chodzi o parking. 4 lata temu wniosek złożyli mieszkańcy ulicy Laskowickiej o budowę parkingu. Podziękowaliśmy bardzo Zarządowi Dróg Miejskich, bo projekt tego parkingu został wykonany bardzo szybko. Natomiast 4 rok teraz już leci i widoków na to nie ma. Na pytania w Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedź jest prosta. Nie ma funduszy na budowę parkingu. To jest po prostu skandal, panie prezydencie, bo na ulicy Laskowickiej mieszkają już ludzie w podeszłym wieku. I często osoby, które im pomagają, muszą przyjeżdżać samochodami. Niestety tam akurat, gdzie było miejsce parkingowe, zostało to miejsce parkingowe ograniczone. Ze względu na to, że na podwórze tych bloków, które stoją przy ulicy Brzeźnej, tam na tej podwórze niby musi dojechać straż pożarna. Moim zdaniem mogłaby dojeżdżać też z innego miejsca, no ale jeżeli już tak ustalono, to przynajmniej, jeżeli jest ten projekt parkingu, to przynajmniej prosiłbym, żeby podjąć to, dać temu zarządowi dróg te pieniądze, żeby ten parking już został w końcu. No i drugie pytanie odnośnie tego ostatniej pana odpowiedzi, jeśli chodzi o elektrownię tą gazową. Dlaczego? Ma być odprowadzane ciepło z generatorów elektrowni o mocy 1500 MW, tak? 1200 MW. Tak? To są potężne ilości ciepła. Czy nie można ich wykorzystać akurat do ogrzewania mieszkań?
jest skandal, ale skandalem z mojego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, to jest niewybudowanie ulicy Łęgi, przepraszam, na pana patrzę, ulicy Kościuszki, ulic w Owczarkach, to jest skandal. W Tuszewie zrobiliśmy tylko i wyłącznie biurki asfaltowe. Następny skandal. Po prostu bardzo dużo inwestujemy w te drogowe inwestycje, które mają pierwszeństwo. Nie możemy rozdrabniać sił i środków. Niech mi pan wierzy. Nie możemy, byśmy rozdali, a tyle środków finansowych w mieście nie ma na inwestycje. Robimy parkingów bardzo dużo w różnych miejscach. Przydałoby się oczywiście na Lasnowickiej. Nie podlega dyskusji. Nie mamy na ten moment środków finansowych. O energii mówiąc, oczywiście fajnie by to było takie perpetuum mobile. Tutaj ciepło, tam by ogrzewało. Tylko, że energia nie pracuje w ruchu ciągłym, wie pan. Ona pracuje, ta elektromagazowa, ona nie pracuje w ruchu ciągłym. Ona się włącza wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie i na 365 dni w roku rozmawiałem z prezesem, z szefem energii. Mówi, to jest około 285 dni by nie pracowało. Co nie znaczy, że i to wyklucza możliwość ogrzewania czegoś. Myślę, że takie możliwości w przyszłości będą. Ale na razie to jest tak malowanie palcem po wodzie. Wszystkie zakłady są nasze, natomiast... Drugie pytanie, które zadaję odnośnie placu Narodowskiego przy stadionie Olimpii. Kiedy tam się zrobi porządek? Tam właśnie prosi, żeby był parking po prostu na tym jest Olimpii. To jest jedno. I drugi placyk na ulicy Pańskiej, tam gdzie jest parking. To jest też centrum miasta. Ja się prosi, żeby tam ten budzik jakoś mógł zapolerować. Ja już nie mówię, że ten budynek, ale tu jest w ogóle tam, jak się mówi, nie pasuje. I czy w ogóle jest możliwość, żeby tam ten placek uratować? Dziękuję. Dziękuję, żeby samochody nie wjeżdżały na starówkę. Jak pan zauważył, myśmy już na rynku zablokowali możliwość parkowania, postawiając takie tam specjalne słupki. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania dwóch stref parkowania w Grudziądzu. W tej chwili właśnie dyskutujemy nad tym, nad szczegółami. Dwie strefy parkowania. Jedna naokoło, druga. W tej pierwszej wyższa cena za opłatę, w tej drugiej niższa. Żeby zachęcić ludzi, żeby nie parkowali w środku, a na zewnątrz. Parkingi takie piętrowe, o których pan wspomniał, nie zawsze się, oczywiście mi się marzy, żeby było takie miejsce. I nieraz myślę, że jak nie będziemy remontować tych naszych chałup, tych domów komunalnych, które są budowane w połowie XIX wieku, jak nie będziemy ich remontować, to same się zawalą, bo to jest bardzo istotny problem mieszkaniowy, bardzo istotny. Czynsze nie starczają na remonty, a tam już trzeba zrobić generalne remonty, od więźby począwszy, poprzez stropy, to można by zrobić parking gdzieś w środku, w tym oczku. Natomiast niech pan sobie wyobrazi, że w Toruniu na placu Katarzyny wybudowano parking za taką samą kwotę, 2 zł, czy tam 2,50 kosztuje tam godzina, on nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Natomiast nam też bardzo zależy, żeby wyprowadzić ruch samochodowy z centrum miasta. Tylko mamy paskudne przyzwyczajenia. Paskudne. Jak jest bank na placu Miłośników Astronomii, to trzeba podjechać pod drzwi. Nie da się, wie pan, iść 100 metrów. Dzisiaj tak, urzędnicy miasta parkują na Portowej, zachęca ich. No ile to jest metrów od urzędu? Do bramy wodnej 150 metrów. Idziemy z Pichrzową, drugie 150. Niech będzie nie 300, niech będzie 400 metrów. 400 metrów to jest 4 minuty spaceru, 5 minut. 6. Czy to jest dużo? Nie. Gdzieś tam na boku, na chodniku, w poprzek, jak jest zimą zastój, no tej zimy tak nie było, ale wcześniej tak było, że postawił ktoś na zaśmie, bo na chodniku nie było sprzątnięte, samochód zjechał, zablokował tramwaj. Kasa, sądy, cuda nie widać. Idziemy w tym kierunku, żeby wyprowadzić poprzez
opłaty parkingowe. Odnośnie Pańskiej, tego placu, gdzie jest, oczywiście ten budynek nie pasuje, mówię bez użycia, do otoczenia, ale ten plac jest terenem prywatnym i ja do prywatnej własności nie mogę interweniować. Jeżeli tam by było coś szczególnie brudnego, ale tam nie ma, tam jest po prostu zwykły bałagan, który mieszkańcy tworzą. Rzucają tam butelki, śmieci. Jest to nie samorządowy, jest to prywatny teren. Jak pan mówi, proszę? Ale to nie jest mój, ja nie mogę. Nie zamkną, jak wyłożę pieniądze samorządowe na prywatny teren, to już nie ma co tu szukać. Nie da się po prostu. Ja muszę mieć własność, żeby tam coś robić. Własność miasta, nie prywatną. Ta hala na Portowej też niestety jest prywatna. Jest to hala prywatna. No inwestor, ja rozmawiałem z nim, oczywiście, że rozmawiałem. Mówi, że chce to zagospodarować, bo już teraz nie ma innego wyjścia, bo ten teren się odkrył, pięknie wygląda, skała się wyremontowała, wszystko jest ładnie, z wyjątkiem tego szkieletu. Już nawet go nakłaniałem, bo jak robią w miastach, gdzie są robione remonty? Jest taka siatka zabezpieczająca, ładnie namalowana i to jest piękny widok. No on idzie w tą stronę, jak nie będzie mógł tam zabezpieczyć inaczej, to taką siatkę z góry chce zrobić, żeby zasłonić to paskudztwo. Plac Rabackiego przy Olimpii jest od czasu do czasu sprzątany, ale jak pan wie, jak państwo wiecie, jakimś cudem te niedzielne giełdy na Olimpii się utrzymują. Śmiecą okrutnie. Śmiecą okrutnie i w środku, i na zewnątrz. Ludzie sprzątają oczywiście. Sprzątają, tam się giełda kończy gdzieś o 13, w niedzielę to już o 16, 17 jest przeważnie czysto. Mówię przeważnie, bo nieraz za płotem jest kupy śmieci. Ściśle związanych z funkcjonowaniem giełdy. No przyjęło się zwyczajowo, ta niedzielna giełda jest dużo, a jak jest dużo handlujących, to będzie. Będziemy zwracali uwagę na otoczenie, bo to pan nie pierwszy mówi, że na zewnątrz Olimpii, w różnych miejscach, w terenach przylegających są śmieci. Ja wiem, przy parkingu, ale to nie parking śmieci, to... No to też kwestia tego, co tutaj panu wspomniałem, że no musimy skoncentrować środki finansowe na tych zadaniach, bo jak jest kasa zewnętrzna na dofinansowanie, brać i w nogi. Bo za jakiś czas może tej kasy nie być. I wtedy dopiero będziemy robili te rzeczy, które są płatne w 100% w naszym mieście. Kibice Żużla, jak to było o sporcie też, czemu tego stadionu nie robię? No bo na razie w 100% trzeba płacić za wszystko. Poproszę o ostatnie pytanie. W ostatnich latach wszyscy zauważyli, że strasznie jest ustrój samochodów, a co za tym idzie, wszystkie efekty uboczne, to znaczy hałas, niebezpieczeństwo na drogach, potrącenia pieszych i tak dalej. Zauważyłem pewien kardynalny problem, który jest na ulicach Grudziądza, to znaczy te ulice zamieniają się w dżunglę. To jest walka o przetrwanie pieszych między samochodami. Przejścia dla pieszych, powiedzmy przejście na ulicy Kleumińskiej, tam dochodzi do horrendalnych sytuacji. Czasem jak z horroru wyrwany. Widziałem kobietę, która stanęła na środku drogi pomiędzy dwoma ciężarówkami mijając tymi się. Tu się nikt nie zatrzymuje. To też apel do Straży Miejskiej, żeby sprawdzała prędkość i zachowanie pojazdu na takich przejściach dla pieszych. Na ulicy Halera przejście dla pieszych jest na Wietury, gdzie matka z dzieckiem nie jest w stanie się zmieścić pomiędzy dwoma pasami ruchu. No nie wiem, kto ma pierwszeństwo w centrum miasta, czy pieszy, czy samochód. Bo z tego powodu, gdzie wprowadzają się do przedmieścia, bo w centrum miasta staje się nie do przetrwania, nie do życia. Jeszcze jedna sprawa do hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Kiedyś czytałem o planowanych wagach dla pojazdów ciężarowych, przeciążonych pojazdów ciężarowych. Czy coś w tym kierunku jest planowane w dalszym toku? Czy jest planowane wyprowadzenie tirów z centrum miasta, znaczy ulica Piłsudskiego, Chlumińska? Jeszcze druga sprawa, która zapewne każdemu leży na sercu. Warto przyjrzeć się procesowi konsultacji społecznych na przykładzie Torunia. Ostatnio omawiali sprawę Placu Rabackiego przebudowy i naprawdę wyglądało to fantastycznie. Spotkali się w jednym miejscu, każdy przedstawił swoje projekty, w tym Zarząd Dróg Miejskich,
omawiali te projekty, wybierali najlepsze elementy i z tego, mam nadzieję, urodzi się najlepszy projekt dla całego miasta. Mam nadzieję, że kiedyś tego doczekam w Grudziądzu. Dziękuję. Jak przyszedłem do pracy w grudniu 2006 roku, było w Grudziądzu zarejestrowanych 31 tysięcy samochodów osobowych. Na koniec 2012 45 tysięcy, czyli można powiedzieć, że przybyło prawie przez te 7 lat 50%. Tak jest, około 10% rocznie przybywa. Ale ilość zdarzeń komunikacyjnych, wypadków, kraks zmniejszyła się. Co 3 miesiące, jak Państwo wiecie, co 3 miesiące specjalne służby, które zajmują się bezpieczeństwem w mieście, czyli policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, siadamy i analizujemy zdarzenia. Czyli ruch komunikacyjny w mieście zdecydowanie się poprawił. Może, być może, na pewno, mają na to wpływ te ronda. Mają, bo mam tych ronda już 20 kilka. Także z tym bezpieczeństwem no zawsze jest tak, że może być lepiej oczywiście, ale w stosunku do lat wcześniejszych jest dużo, dużo lepiej. Przejścia na pieszych, zgadzam się z Panem tutaj, obserwujemy w różnych częściach miasta, że piesi przychodzą, tam gdzie stoi, tam przychodzi. Tu ktoś z Państwa poruszał temat, już nie ma Pana Rudeckiego, poszedł. Ścieżki chodnika na ulicy Warszawskiej, na Warszawskiej, który jest za wodociągami do Lasu Lubnickiego po stronie drugiej, nie lotnisko, tylko drugiej. My w tej chwili analizujemy możliwość przejść drogowych przez ulicę Warszawską z lotniska do Lasu Lubnickiego. Tak czy nie? Z wysepką na środku? Jeszcze nic nie wiedzą. My wiemy. Tak jest, jak jest na ulicy Chełmińskiej. Na ulicy Chełmińskiej przepisy są takie, że jak są dwa pasy w jedną i dwa pasy w drugą, to nie może być przejście, musi być wysepka. Tak? To coś praktyki lecicie tak zdecydowanie głową. Inaczej, szukamy możliwości przejścia dla pieszych z wysepką na środku, wie pan, żeby się zatrzymali, żeby przepuścić ruch drogowy. W ten sposób szukamy takich możliwości. Natomiast mówił pan o wychowaniu, to jest kwestia edukacji komunikacyjnej, ludzi też. No ja ludzi nie wychowam. Tirów, tiry możemy wyprowadzić tylko i wyłącznie dając im propozycję objazdu miasta. Tak w tej chwili robimy średnicową, trasą średnicową. Mało tego, że trasa średnicowa, ale jeszcze skomunikować pozostałe ulice z trasą średnicową. Jak na przykład Droga Łąkowa, jak na przykład ulica Południowa, będzie skomunikowana. Damy szansę, żeby te tiry zjechały sobie. A w Mniszku, proszę pana, w Mniszku Biedronka, Urząd Celny i te wszystkie samochody ciężarowe od Fischer Caravelle, panie Józefie, z Unii już w ogóle nie wjeżdżają na szosę torońską. Zjeżdżają z autostrady i pakują się w składową z tyłu. Proszę zwrócić uwagę, rano wie tam stoi samochodów ciężarowych. I o to chodzi. Ci goście z magazynu Biedronki jadą szosą toruńską do Grudziądza, skręcają w lewą magazynową i już ich nie ma w mieście. Jadą na te wszystkie działania komunikacyjne właśnie są po to, żeby skierować ruch ciężarówek na bok, nie do centrum. Jadą do Grona Przeralu, skręcają na średnicówkę i już jadą. Nie jadą na Chełmińską. Rano ja do pracy jeżdżę o wpół do siódmej. Na Chełmińskiej jest pustwo. Na Chełmińskiej od ronda Przeradu jadę prosto, sam jestem na ulicy teraz, przeważnie. Bo wszyscy skręcają sobie na średnicówkę. I o to właśnie w rozwiązaniach komunikacyjnych chodzi. To ja panu nie nakażę jechać tam, ale pan ma alternatywę, wybór. Pan sobie sam wybiera. Nie będę jechał przez miasto tym samochodem ciężarowym, jak mogę już sobie jechać dwoma pasami ładną drogą bokiem, średnicówką. Tak samo ci od Biedronki. Magazynową i jazda już nie ma. O co? O wagi, proszę bardzo, tak. Prowadzimy rozmowy ze specem transportu drogowego, z Instytutem Budowy Dróg i Mostów w Warszawie, aby Grudziądz również włączyć w sieć wag dla samochodów ciężarowych. Być może jeszcze w tym roku pierwsze tego typu urządzenia w Grudziądzu staną. No, o szczegółach nie chciałbym teraz mówić, dopóki nie jest to pewne do końca. Natomiast rozmowy tego typu prowadzimy, jak również
prowadziły rozmowy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, aby też zmienić układ dróg krajowych wewnątrz Grudziądza, tak aby te tiry z tej Chełmińskiej już nie jeździły i żeby od razu kierować na trasę średnicową, która dzisiaj jeszcze jest drogą krajową. Trzeba najpierw zmienić rozporządzenia i wtedy, jeżeli będzie to drogą krajową, to wtedy będzie można w pełni egzekwować od tych tirów, aby jeździły tymi nowo wbudowanymi drogami. Jest to proces to bardzo długi, ale on jest w trakcie i mamy nadzieję, że już niedługo się skończy. Mam nadzieję, że to pytanie. Pierwsze będzie łatwiejsze chyba. Otóż parę lat temu były darmowe parkingi nad Wisłą i przy Tarnowskim Miejscu na ulicy Księgiewicza. Żeby wyprowadzić te samochody ze Starówki, możemy wrócić do tego pomysłu. Czy jest taka możliwość? Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, otóż tu wiele się przewijało o samochodach, parkingach i tak dalej. Jest taka tendencja już w tej chwili, można powiedzieć, światowa, na pewno europejska. Otóż jeden bądź dwóch rowerzystów, przeważnie jeden rowerzysta, to jeden samochód osobowy mniej na ulicach. Czyli jednego miejsca parkingowego przybywa bądź nie jest zajęte. Są drogi dla rowerów w Grudziądzu i czasami lepiej, czasami gorzej są one skomunikowane. Jest według mnie takie jedno wąskie stosunkowo gardło, mianowicie od strony Koblanki, czyli od wylotu z Grudziądza możemy jechać praktycznie cały czas, jak ona jest lewo, prawo, ale jest drogą dla rowerów do ulicy, do powiedzmy na wysokości Nowotowicza wiaduktu. Tam się to troszeczkę psuje. Praktycznie możliwość przejazdu jest, ale to jest to związane z takim trochę tam łamaniem przepisów i kombinowaniem i z dużą stratą czasu również. Jak się już dojedziemy do placu Stycznia, wpadamy na tą słynną rowerową drogę z Usztyń i omijając wózki mamy siedzące po przeciwnej stronie drogi niż bawiące się dzieci z reguły. Tam trzeba rzeczywiście uważać. Możemy jechać dalej praktycznie z drobnym przejściem spacerem na ogródek botaniczny, ale o tym już nie będziemy mówić, aż do tam. Właśnie ten jest możliwość skomunikowania jakoś bardziej płynnego tego odcinku od Narutowicza przez wiadukt do powiedzmy placu Stycznia, ale i wysokości Stycznia. To by moim zdaniem zrobiło taki ciąg kilkunastokilometrowy. Mowa, czy ten parking na ulicy Sienkiewicza przy targowisku nie jest darmowy? O, czytamy, przepraszam. Ale na portowej jest darmowy. Tak było, że można wrócić trochę. To właśnie. Nie chodzi na targowisko. Na targowisko nie byłem nigdy. Szanowni Państwo, na portowej jest bezpłatny parking. Stoję Pan wcześniej. Ale tam było Fisaka, dalej. No właśnie, mówię dalej, tak? Natomiast przy Fisaku została strefa wprowadzona. Wie pan co, tam głównie urzędnicy tak naprawdę parkowali. I turyści, którzy przyjeżdżali do Grudziądza, nie mieli gdzie zaparkować, bo po godzinie 15 do 15 parkowali tam urzędnicy, stąd jak gdyby dla tych urzędników tą strefę kawałek przesunęliśmy. Dla zdrowia, jak państwo wiecie, prezenty sportowcom, żeby oni kawałek dalej sobie pospacerowali. Natomiast tutaj któryś z panów jeszcze wcześniej pytał o możliwości piętrowych parkingów. Piętrowe nie do końca się przyjmują, bo pan to pytał, chce. Natomiast my mamy już dokumentację projektową, gdzie mamy scenę Wajdy. Państwo wiecie, jest ulica Królowej Jadwigi i tam jest dolna półka, ona jest czasami zalewana. Ale tam jest koncepcja, mamy dokumentację, aby tam, jeżeli będziemy mieli środki, aby częściowo zdjęte z ulicy Legionów kostki te granitowe, żeby je tam zabudować, to będzie miejsce parkingowe kamienne. Kamień, wiadomo, Wisła wyleje, woda się zejdzie, się posprząta i będzie można parkować. To jest jedna z koncepcji. Natomiast ja do końca z panem się zgodzę, to targowisko przy Sienkiewicza, ponieważ ja znam bardzo dużo osób, które robi tam zakupy, choćby mój teść, który tam jeździ i on mówi, że od momentu, kiedy tam wprowadzono strefę i ta dalsza tam opłata, tam jest tańsza, to on w końcu wie, że on przyjedzie, będzie miał miejsce parkingowe. A tak zawsze jeździł w kółko kilka razy, w ten wtorek i piątek, żeby mieć gdzie zaparkować. I ludzie tam akurat chwalą to, bo ta strefa tylko tam jest w dni targowe, w pozostałe dni tam strefy nie ma. Ja jeszcze stawiłem młodemu człowiekowi informacji na temat konsultacji społecznych, bo poruszył Pan to w Toruniu. Kiedy się robi konsultacje, konsultacje powinny być robione wtedy, jeżeli jakieś sprawy są kontrowersyjne. Jest coś kontrowersyjnego, a ta plac jest kontrowersyjny, czy górą, czy dołem, więc wtedy się powinny być konsultacje. Myśmy takie konsultacje też robili drogą internetową, jeżeli chodzi o skatepark. Z młodzieżą mówię, bo to młodzież zainteresowała.
miejsce, które to ma być na ten skatepark i jak i z czego ma być ten skatepark się składać. Były takie konsultacje i młodzież wskazała ściemnięcie i wskazała konkretne urządzenia. Przygotujemy się do konsultacji społecznych związanych z koncepcją rozwoju solarek. Też się przygotowujemy i takie konsultacje będą ogłoszone. Czyli, ale do tego się musimy przygotować. Jedna propozycja, druga propozycja. Co Państwo o tym sądzicie? To jest fajna droga pytania się mieszkańców o zdanie. Natomiast w przypadku tych dużych inwestycji drogowych, tutaj nie mamy wyjścia. My tą drogę musimy być dla regionów. Nie może iść inną drogą niż regionów. Średnicówka to pan prezydent Zachimun wyciągnął 1942 rok. Hitlerowcy już wtedy budowali w planach tej drogę prawie tą samą trasą, co my. Prawie tą samą trasą na takim pergaminie. Więc tam, gdzie są oczywiste rzeczy, trudno o konsultacje. Natomiast tam, gdzie są takie dyskusyjne, to tak. Jesteśmy podparci jakąś wiedzą większą. Szanowni Państwo, 2,5 godziny. Z całego serca dziękuję za przybycie.